Państwa Radnych, Pana Prezydenta, Panów Wiceprezydentów, Naczelników Wydziałów i Pracowników Urzędu Miasta, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Miasta, Przedstawicieli Kaliskich Mediów. Witam również szczególnie serdecznie uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 imienia Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu oraz studentów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Witam serdecznie wszystkich Państwa obecnych na sali noszącej imię prezydenta Ignacego Adama Bujnickiego. Pozwólcie Państwo, że jak wspomniałem wcześniej, dzisiejszą sesję zaczniemy od uczczenia minutą ciszy wybitnych osób przez lata związanych z naszym miastem, które odeszły od nas w ostatnich tygodniach, a byli to Teofil Wilski, biskup pomocniczy diecezji kaliskiej w latach 1995-2011. Stanisław Paraczyński, wieloletni radny Rady Miasta Kalisza, znakomity kaliski piekarz. Profesor zwyczajny dr inżynier Jan Hajda, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu w latach 2008-2016. Robert Kordes, znany kaliski dziennikarz i publicysta oraz Jerzy Aleksander Split, popularyzator historii miasta i regionu, wieloletni dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Proszę Państwa o powstanie. Dziękuję bardzo. A teraz proszę Państwa radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Poproszę Państwa radnych o naciśnięcie przycisku kworum. Dziękuję bardzo. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 51. sesję Rady Miasta Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 22 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Na sekretarza obrad proponuję wiceprzewodniczącego Mirosława Gabrysiaka. Rozumiem, że pan wiceprzewodniczący się zgadza. Otrzymaliście Państwo 7 dni przed sesją projekty uchwał przygotowane na 51. sesję wraz z porządkiem obrad, w którym jest 19 projektów uchwał. Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynął kolejne projekty uchwał. W związku z tym proponuję rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 numeracji rzymskiej, podjęcie uchwał w sprawie dodatkowego punktu numeracji arabskiej 20, projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalania regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu na detalicznych targowiskach miejskich przekazanego Państwu 23 marca. Ponadto 23 marca do Kancelarii Rady Miasta wpłynęła informacja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kaliszu, ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna w Kaliszu, mieście na prawach powiatu, stan na 31 grudnia 2021 roku. W dniu wczorajszym wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla Kalisza, miasta na prawach powiatu na lata 2021-2030. Autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza, aktualizacja. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok oraz autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2022-2043. Proszę zatem Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 20 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu na detalicznych targowiskach miejskich. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku.
22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad w punkcie 6 rzymskim o informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu, ocenę stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna w Kaliszu, mieście na prawach powiatu, stan na dzień 31 grudnia 2021 roku. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku.22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo inne propozycje bądź uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie, przechodzimy do dalszej realizacji porządku obrad. Przechodzimy do punktu 3. Przyjęcie protokołu z 50. sesji Rady Miasta Kalisza. Czy mają Państwo uwagi do protokołu z 50. sesji wyłożonego do wglądu w Kancelarii Rady Miasta? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie protokołu. Punkt 4. Sprawozdanie prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie prezydenta miasta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym otrzymaliście Państwo w wersji elektronicznej w dniu wczorajszym. Czy pan prezydent chciałby zabrać głos? Dziękuję. Przystępujemy do kolejnego punktu. Punkt 5. Podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsze. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumień dotyczących przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej strony 1-2 materiałów sesyjnych. Wojewoda Wielkopolski swoim poleceniem z dnia 11 marca 2022 roku wydanym prezydentowi miasta Kalisza na podstawie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie nakazał przyjęcie uchodźców z Ukrainy kierowanych na teren miasta Kalisza za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i ich sukcesywne zakwaterowanie od dnia, w którym został skierowany pierwszy uchodźca do odwołania w liczbie maksymalnie 308 osób wraz z zapewnieniem podstawowych potrzeb bytowych. Szczegółowy sposób realizacji tego zadania przedstawiony został w porozumieniu wojewody województwa wielkopolskiego z prezydentem miasta Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku.22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 2. Przyjęcie do realizacji przez miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z powiatu kaliskiego strony 3-4 materiałów sesyjnych. Rada Powiatu Kaliskiego podjęła uchwałę w sprawie powierzenia miastu Kalisz prowadzenia zadań publicznych z zakresu oświaty na okres 2022 roku. Miasto przyjmuje do realizacji zadania z powiatu kaliskiego związane z udzielaniem przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną nr 1 specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, ze szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom, które nie uczęszczają do szkół i placówek mającym miejsce zamieszkania na terenie powiatu kaliskiego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 3. Uchwała o szczegółowych warunkach i trybie przyznawania stypendium kulturalnego prezydenta miasta Kalisza, strony 5-20 materiałów sesyjnych. Zasadniczym celem wsparcia udzielanego w ramach stypendium jest dofinansowanie działań artystyczno-kulturalnych lokalnych przedstawicieli sektora kultury, aby inspirować i mobilizować do poszerzenia oferty kulturalnej w mieście. Miasto Kalisz realizuje funkcję mecenasa kultury, może przyznawać środki finansowe w postaci stypendium osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, których aktywność cechuje istotne znaczenie dla miasta.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia 2 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 4. Udzielenia w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, strony 21-22 materiałów sesyjnych. Opieka nad dziedzictwem kulturowym jest zadaniem własnym samorządu. Rada Miasta Kalisza w drodze uchwały określiła zasady udzielania dotacji. W trybie wyżej wymienionej uchwały do prezydenta miasta Kalisza wpłynęło 8 wniosków o udzielenie dotacji z budżetu na 2022 rok. 7 wniosków spełniło wymogi formalne, a łączna kwota, na którą złożone zostały te wnioski, wyniosła 595 030 zł i 36 groszy. Komisja do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Kalisza na 2020 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, powołana zarządzeniem prezydenta miasta Kalisza, dokonała analizy i oceny wniosków pod względem merytorycznym i finansowym. Uchwała będzie stanowić podstawę do zawarcia umów dotacyjnych z beneficjentami, w których określone zostaną szczegółowe warunki udzielenia dofinansowania z budżetu miasta. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykam głosowanie. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 5. Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego projektu opieki nad zabytkami dla miasta Kalisza na lata 2021-2024, strony 23-309 materiałów sesyjnych. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą sprawy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Podstawą prawną sporządzania programu stanowi ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która wprowadza obowiązek sporządzania na okres 4 lat programów opieki nad zabytkami przez samorządy wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków pozytywnie zaopiniował gminny projekt opieki nad zabytkami dla miasta Kalisza na lata 2021-2024. Ponadto projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. O głos poprosił pan radny Grzegorz Chwiałkowski. Proszę. Panie Przewodniczący, Panowie Radni i zaproszeni goście. No więc w tym roku mija mi 20 lat, jak jestem radnym i od 20 lat zawsze słyszę o cmentarzu prawosławnym, który jest w tej chwili w bardzo złym stanie. I w tej chwili, jak przejrzałem sprawę, no więc do teraz o tych zabytkach, to jest do 2004 roku i tam nie ma ani jednej wzmianki o cmentarzu prawosławnym. A uważam, że ten cmentarz prawosławny to jest perełka. W tej chwili, jak się tam pójdzie, to jest najbardziej zniszczony od ulicy Lipowej, natomiast od ulicy Górnośląskiej jest w pięknym stanie.
I uważam, że ewentualnie po tych 20 latach, jak to się cały czas się mówi, no więc w tej chwili tam w najgorszym stanie to są te schody. Także tam, panie, w obczasach to tam żadna, proszę nie chodzić, bo grozi to nawet śmiercią. Takie są bardzo duże sprawy. No i teraz już w tej chwili troszeczkę z historii wspomnę. No więc w latach 50. jak na ulicy Garbarskiej skupowano żołędzie, no więc my tam żeśmy z chłopakami szli. Jeszcze w tym czasie była tam budka i był facet, który pilnował tego cmentarza. No więc tam mu się dało z 10 papierosów, no to nam pozwolił te kasztany pozbierać i żeśmy w ten sposób mieli dochody. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ta sprawa związana z schodami na cmentarzu prawosławnym, ona była poruszana już wcześniej. Ja, jeżeli mógłbym prosić, czy ktoś z naczelników tutaj wypowie się a propos tej kwestii związanej ze schodami z cmentarzem prawosławnym? Pani naczelnik Grażyna Dziedziak. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo, sprawa, tak jak Pan Przewodniczący powiedział, była wyjaśniana. Jeśli chodzi o schody prowadzące na cmentarz prawosławny, one nie są zabytkowe, dlatego one nie podlegają konserwatorowi, znaczy tylko obszar, w którym one się znajdują, podlega konserwatorowi. Także opinia oczywiście Pana konserwatora, Pani konserwator tutaj musi być. Natomiast jeśli chodzi o własność tych schodów, to już nie jest własnością, schody nie są własnością administratora cmentarza księdza Mirosława Antosiuka, tylko zostały przekazane nieodpłatnie na rzecz miasta. Na komisji również było wyjaśniane, że te schody, już pracuje się nad projektem, nad tymi schodami i nad wykonaniem, także miasto zajmuje się tą sprawą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czyli jak rozumiem, ponieważ nie są te schody ujęte jakby w rejestrze zabytków, dlatego nie znajdują się w tym programie. Natomiast są podejmowane już działania, żeby je wyremontować, żeby wyremontować ten fragment wejścia do cmentarza prawosławnego. Pan radny Leszek Ziąbka, proszę. Dziękuję bardzo, panie naczelnik. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szacowna Rado i wszyscy goście. Proszę Państwa, ja chciałem tutaj oficjalnie na tej właśnie mównicy podziękować Wydziałowi Kultury i Sztuki za stworzenie właśnie tego gminnego programu opieki nad zabytkami. Jest to kompendium wiedzy dotyczących po prostu zabytków Kalisza. Moje wystąpienie takie króciutkie jest związane z tym, że jestem upoważniony przez kalijskich regionalistów, historyków, mediewistów oraz wszystkich, którzy zajmują się kulturą. Naprawdę jest to kompendium wiedzy, które pomoże nam no, w różnych zakamarkach naszej historii i uważam, że no, każdy z nas powinien korzystać z tej wspaniałej pracy. Jakby była możliwość, że w tym roku nie ma środków, ale może w przyszłym roku udałoby się to wydrukować z tego względu, że no, niektórzy z nas wolą jednak po prostu druk pisany. Ja też jestem z tego rocznika, wolę jednak czytać tego niż z komputera. Jakby się udało, to po prostu proszę, może w przyszłym roku. I chciałem podziękować za to wspaniałe dzieło, które jest naprawdę aktualne na dzień dzisiejszy. Wszystkie zmiany, które miały być, wiem, że zostały umieszczone i konserwator zaopiniował pozytywnie. Dlatego też jeszcze raz dziękuję i po prostu zapraszam do lektury wszystkich. Także można do tego sięgnąć na stronie internetowej, a jest to czytać tam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i ja dołączam się do podziękowań pana radnego Ziąbki dla wszystkich pracowników Wydziału Kultury i Sztuki. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwa głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 6.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, strony 310-320 materiałów sesyjnych. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego należy określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, a także określenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Rada Miejska Kalisza w 2013 roku podjęła stosowną uchwałę. Obecne zmiany nazw dotyczą przede wszystkim przystanków, których jeden z członów nazwy pochodzi od obiektów lub przedsiębiorstw obecnie już nieistniejących. Ustanowione są również nowe przystanki. Jest to związane z objęciem usługą komunikacyjną w sezonie letnim ulicy Zachodniej. Wprowadzone zmiany nie wpływają na zasady korzystania z przystanków przez przewoźników prowadzących regularny przewóz osób w zakresie obowiązujących zezwoleń. Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. O głos poprosił pan radny Dariusz Grodziński. Proszę. Dziękuję serdecznie za udzielenie głosu. Uchwała porządkowa wymaga naszego też poparcia bez dwóch zdań. Natomiast chciałem wrócić do wątku, który poruszył na komisji jednej radny Sławomir Chrzanowski. Chodzi o to, żeby unikać w przyszłości, w takim razie, bo już teraz nic nie zmieniajmy, na nazw przystanków kojarzonych z nazwami aktualnie działających przedsiębiorstw. Kolega radny mówił, że może to wywołać jakieś takie napięcia pomiędzy innymi przedsiębiorcami i wyścig, kto pierwszy, ten lepszy, żeby się zgłosił do takiej nazwy przystanku i że ta nazwa może mieć ewentualny charakter kryptoreklamy. I to była jedna rzecz poruszona na komisji, ale ja jeszcze po przemyśleniach myślę o drugiej rzeczy, że przedsiębiorstwa nie są wieczne, co pokazuje konieczność zmian tych nazw, ponieważ bardzo duże przedsiębiorstwa, które kiedyś w ogóle sobie nie wyobrażaliśmy, że może ich nie być, teraz ich nie ma. Dlatego tutaj w imieniu moim i też całego klubu chcielibyśmy poprosić, taki złożyć wniosek, prośbę, żeby na przyszłość, kiedy są zmieniane, aktualizowane nazwy przystanku, to żeby jednak skupić się na jakichś cechach jego lokacyjnych, najbliższego skrzyżowania, głównej arterii, obiektu charakterystycznego innego, nie wiem, pod względem przyrody czy pomnika, jak na ulicy Wrocławskiej takie występują, a żeby odstąpić w przyszłości od identyfikowania nazw przystanków z nazwami przedsiębiorców, którzy tam funkcjonują. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że jest to uwaga i wniosek jak najbardziej słuszny, bo rzeczywiście otoczenie gospodarcze, oczywiście życzymy wszystkim przedsiębiorcom, żeby działali jak najlepiej, jak najdłużej, ale rzeczywiście to otoczenie gospodarcze się czasem zmienia. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 7. Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2022 rok, strony 321-330 materiałów sesyjnych. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, Rada Gminy, wypełniając swój obowiązek, określa w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii oraz działające na terenie miasta Kalisza organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, a także dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich. Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Kaliszu oraz powiatowy lekarz weterynarii w Kaliszu wydali pozytywną opinię o programie. Natomiast Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt Help Animals w Kaliszu poinformowało, że zapoznało się z projektem programu, wskazując swoje sugestie i uwagi. Ponadto projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Poprosił o głos pan radny Piotr Mroziński, proszę.
Szanowni Państwo, przepraszam, tradycyjnie zabieram głos co roku dotyczący tej uchwały, ponieważ wiadomo, że jest to uchwała, która jest omawiana tylko raz do roku i jak gdyby konsekwencje jej uchwalenia rzutują na cały rok w treści wykonania. Ja wiem, że sytuacja jest w tej chwili dość skomplikowana, bo mamy wiele innych problemów na głowie. Natomiast zwierzęta też są dla nas ważne. Przykładem jest tego, że chociażby mamy uchodźców w postaci zwierząt z Ukrainy. Tak? Tutaj z inicjatywy pana wiceprezydenta dotarł transport zwierząt z Ukrainy, który w naszym schronisku obecnie przebywa. Cieszę się również dzisiaj, że jest wśród nas tyle młodych ludzi, bo tutaj parę spraw będę również do nich chciał skierować. Po co jest ta nasza cała uchwała? Ta uchwała jest po to, żebyśmy faktycznie w sposób nie na papierze, ale zdecydowanie w praktyce zapobiegali bezdomności zwierząt. I rzeczywiście ona się dzieli w taki sposób na kilka takich bloków. Pierwsza sprawa dotyczy zwierząt bezdomnych, tak? Czyli chodzi tutaj o ich wyłapywanie, umieszczanie w schroniskach i tak dalej. Natomiast zapis tej ustawy w jednym z punktów mówi, że należy pamiętać i dbać o rozwój wolontariatu aktywnie działającego na rzecz opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w schronisku. Myślę, że o tym zapisie bardzo ważnym w tej uchwale zapomniał poprzedni prezydent. No i niestety te błędy trzeba było naprawić. Zrobiliśmy to dość szybko, bo, że tak powiem, na początku naszej kadencji. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że ta uchwała od początku swojego zaistnienia, albo inaczej od początku tej kadencji, jak gdyby przechodzi wiele zmian. Według mnie są to wszystko zmiany na lepsze, tak? Co roku, przynajmniej ja zabieram głos w tej sprawie i co roku próbuję coś do tej uchwały nowego wnieść. Ostatnia sesja była sesją zdalną. Zabrałem, że tak powiem, sporo czasu, szanownym państwu, ale powiem tak, przyniosło to swój dobry efekt, tak? Bo nastąpiły duże zmiany, tak? Po pierwsze, w odniesieniu głównie teraz do kotów wolno żyjących, bo jak gdyby następna część uchwały mówi nam o opiece nad kotami wolno żyjącymi. Jest to dość skomplikowana materia, o której za chwilę będę się starał powiedzieć. Natomiast w samej ustawie dokonaliśmy bardzo istotnych zmian, ponieważ zmieniliśmy zasady dystrybucji karmy. Polega to na tym, że w tej chwili karma wydawana jest w zależności od ilości dokarmianych kotów, a nie na jedną osobę, która dokarmia w takiej samej ilości. Udało nam się, że tak powiem, też wprowadzić taki powszechny, znaczy może nie powszechny, program sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich. To też bardzo dobry, dobry krok w tym kierunku. Uchwała zarówno swojej treści ma wiele zmian, ale również mają zmiany, jak gdyby takie, nazywam to akty wykonawcze, czyli regulaminy, które uzupełniają tę ustawę. Tam również znalazły się stosowne zapisy, które generalnie powodują, że ta uchwała jest coraz lepsza. I takim naprawdę kluczowym tematem, kluczową sprawą, krokiem milowym w tym temacie, to jest to, że w końcu doczekaliśmy się tego, żeby w mieście nie był tylko jeden lekarz obsługujący wszystkie zwierzęta, bo ja wielokrotnie o tym mówiłem, że to po prostu przerastało możliwości, tak wykazywałem, ile tych zabiegów i tak dalej. W tej chwili mamy taką sytuację, że mamy w przetargu wyłoniony nowy podmiot, dodatkowy, który zajmuje się w tej chwili tylko i wyłącznie całą sferą leczenia, kastracji, sterylizacji kotów wolnożyjących, kotów właścicielskich i tak dalej, i tak dalej. Jest to duży zespół 7-osobowych lekarzy, który myślę, że bardzo mocno przyczyni się do tego, żeby jakość w tym zakresie świadczonych usług była dużo, dużo lepsza. Oczywiście to wszystko nie byłoby możliwe do zrobienia bez
tutaj współpracy z Urzędem Miasta. I tutaj chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie pogratulować. Chciałbym bardzo podziękować panu prezydentom, szczególnie panu Grzegorzowi Kulawinkowi, z którym najczęściej miałem kontakty, panu naczelnikowi Wydziału Środowiska i jego pracownikom, tak? No bo bez ich pracy również nie byłoby to wszystko możliwe. Natomiast jedyna uwaga tutaj to co do finansowania, dlatego że jak gdyby mamy w tej chwili dużo większe możliwości ogarnięcia pewnej sytuacji w stosunku do roku poprzedniego, natomiast na te finanse, jak spojrzałem, no skurczyły nam się o 30%, więc liczę na to, że jakoś elastycznie w miarę potrzeb będziemy to uzupełniać. To jest wiele rzeczy ważnych, które zaistniały. Natomiast nie wszystko jeszcze rozwiązaliśmy, a szczególnie dotyczy to właśnie tych kotów wolno żyjących. Co jakiś czas wybuchają jakieś tam problemy. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że na osiedlu Dobrzec była tam jakaś afera i tak dalej, że nie można dokarmiać, że nie można postawić budek. Byliśmy tu gotowi z miastem na postawienie. Okazało się, że jest to w konsekwencji jednak niemożliwe. Czyli jak gdyby napotykamy tutaj na duży problem, dlatego że miasto w swojej uchwale daje możliwość taką, żeby te domki dla kotów w trudnych warunkach można było postawić, ale jednocześnie jest tam klauzula, że musi być pozwolenie administracji danego obszaru. Powiem tak, no prawdopodobnie jest to dobre rozwiązanie, bo rzeczywiście nie można tego robić sobie tak w dowolny sposób, tylko trzeba te rzeczy uzgadniać. Natomiast no niestety te uzgodnienia nie idą tak, jakbyśmy chcieli. Ja osobiście w ubiegłym roku, ponieważ powstał tam pewien konflikt, spotkałem się z jednym z prezesów spółdzielni, który na początku obiecał mi, że tak, że postawimy, że zrobimy. Natomiast w konsekwencji do tego nie doszło. Tak? Dostałem odpowiedź ze spółdzielni, że w zasadzie oni są przeciwni temu, że to jest na szkodę mieszkańców i tak dalej. Powiem tak, z przykrością czytałem tą odpowiedź, ponieważ wynika z niej to, że znaczna część naszego społeczeństwa nie ma takiej elementarnej wiedzy na temat właśnie aspektów funkcjonowania w naszym otoczeniu właśnie tych kotów wolnożyjących. Natomiast znów jeden z zapisów uchwały, którą tak naprawdę dzisiaj będziemy uchwalać, mówi o tym, że koty wolnożyjące bytujące na terenie wspólnot mieszkaniowych, bo to głównie o to chodzi, ogródków działkowych oraz na obrzeżach miasta Kalisza są elementem ekosystemu, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni, szczurów i tak dalej, myszy. Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania. No i teraz tak, co to znaczy stwarzać te warunki bytowania? Z jednej strony piszemy, że tak powinno być, tak? Z drugiej strony spotykamy głównie w tych obszarach bloków na odpowiedź negatywną. Tak jak powiedziałem, myślę, że cały problem wynika tutaj z braku edukacji społeczeństwa, tak? Że duża część osób, które są decyzyjne w tych sprawach, po prostu nie ma wiedzy, jak to tak naprawdę jest. Boją się czegoś, co do końca jest tak naprawdę nieprawdziwe. W związku z powyższym chciałbym, żebyśmy w tym roku, bo to praktycznie już przedostatni rok jak gdyby działalności tutaj naszego zespołu rady, przepraszam, żebyśmy podjęli jakieś działania, tak, żeby te zapisy faktycznie wcielić w życie, czyli począwszy od jakiejś kampanii takiej społecznej prowadzonej przez miasto. Myślę, że poprzez jakieś spotkanie, o którym tu z panem wiceprezydentem też mówiliśmy, z zarządcami spółdzielni, żeby generalnie ten temat im przybliżyć, tak? Ja też tutaj upatruję, mówiąc o młodzieży, dużej aktywności właśnie w tym obszarze. Bo ostatnio widziałem, że pan prezydent organizował takie spotkanie z dyrektorami szkół dotyczące bodajże tam chyba ochrony środowiska i tak dalej. To też jest środowisko. I jak gdyby o to też musimy zadbać. Znaczy ja nieprzypadkowo się przyniosłem w tej chwili do Komisji Edukacji, bo jak gdyby chciałbym w tym obszarze tutaj to, co będzie możliwe zrobić. Czyli tak naprawdę
tak naprawdę zainteresować szkoły tematem. Bo przecież gro tych szkół tak naprawdę też występuje na terenach tych dużych aglomeracji i takich skupisk blokowych. Tak? To są szkoły pomiędzy tymi blokami. Może należałoby zacząć tam pokazywać, tak? Może należałoby tam wdrażać te informacje. Może to w końcu zaskutkuje. I ostatnia rzecz, która jeszcze chcę, żeby kiedyś zaistniała w naszym mieście. Nie wiem, jest nowy pan komendant Straży Miejskiej. Czy marzy mi się coś takiego, żeby powstał w Kaliszu taki wydzielony animal patrol Straży Miejskiej dla zwierząt. Tylko to nie chodzi o to, żebyśmy tam kogoś na siłę oddelegowali, tylko żebyśmy z ludzi, a wiem, że są tacy, chętnych, takich, którym to nie sprawia problemu, a wręcz odwrotnie, żebyśmy wydzielili taki zespół i żeby taki zespół do końca tej kadencji udało się stworzyć. Myślę, że... Dziękuję bardzo panu radnemu. O głos poprosił pan prezydent, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przed przyjęciem tego programu, jestem przekonany, że tak właśnie zaraz się stanie, chciałbym podziękować wszystkim tym osobom, które nad tym programem pracowały. Myślę, że tutaj wszyscy mamy sobie dużo do tych dużo powodów do podziękować. Chciałbym podziękować panu kierownikowi Kołacie, który sprawy schroniska i całej tej polityki odnośnie zwierząt bezdomnych w Kaliszu, mam wrażenie, bardzo dobrze poukładał i myślę, że w Kaliszu te sprawy mamy poukładane na najwyższym poziomie. Dziękuję panu wiceprezydentowi Grzegorzowi Kulawienkowi, który rzeczywiście do tych spraw ma duże serce i osobiście angażuje się w pracę wydziału, nie tylko w tym zakresie, ale szczególnie w tym zakresie. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. Dziękuję również panu radnemu Mrozińskiemu, który rzeczywiście to jest zauważalne w pracach, uczestniczy cały czas, zgłasza swoje uwagi i widać, panie radny, że rzeczywiście ten los zwierząt leży panu na sercu, nie tylko w okresie kampanii wyborczej, jak to często bywa, ponieważ schronisko również było wykorzystywane do tych celów. Natomiast to zaangażowanie jest widoczne jakby w całej kadencji. Myślę, że również warto to zaznaczyć. Także dziękuję bardzo i mam nadzieję, że ten program zostanie przyjęty. Oczywiście nad kolejnymi rozwiązaniami, nad poprawą jeszcze jakby jakości tych usług będziemy cały czas pracować i mam nadzieję, że co roku ten program będzie coraz lepszy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku.21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 8. Uchwalenia programu ochrony środowiska dla Kalisza, miasta na prawach powiatu na lata 2021-2030, strony 331-461 materiałów sesyjnych. Na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uzyskano od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz od Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu zgody na odstąpienie od procedury przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu programu. Stanowiska organów uwzględniono przy konstruowaniu ostatecznej wersji dokumentu. W związku z odstąpieniem od wyżej wymienionej procedury nie było również konieczności zapewnienia udziału społeczeństwa przy opracowaniu programu. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście państwo w dniu wczorajszym. Proszę pana Pawła Bąkowskiego, naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, o zabranie głosu w tej sprawie. Chodzi oczywiście o autopoprawkę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Jest to typowo techniczna autopoprawka, która usuwa błędy, które pojawiają się przy konwersji dokumentów do legislatora. I tak w zdaniu pierwszym pojawiło się słowo dwa razy na podstawie, co jest, będzie usunięte. Na końcu nie było kropki i uszczegóławiamy podpis tabeli. Mowa jest tutaj o odpadach, zmieszanych odpadach komunalnych, a nie tylko odpadach komunalnych. To jest typowo techniczna autopoprawka, nie wnosi żadnych zmian merytorycznych do uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, projekt programu uzyskał pozytywną opinię Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Ponadto projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. ...21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. ...17 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 4 głosy wstrzymujące. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza. Aktualizacja strony 462-665 materiałów sesyjnych. Miasto Kalisz posiada uchwalony przez Radę Miejską Kalisza i pozytywnie zaopiniowany przez doradcę energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu plan gospodarki niskoemisyjnej. Koniecznym jest jednak jego zaktualizowanie. Priorytetowym celem dokumentu jest ograniczenie emisji substancji zanieczyszczających powietrze. Plan ma także na celu poprawę jakości powietrza poprzez realizację zadań i celów wskazanych przez prawo miejscowe oraz zawartych w programie ochrony powietrza. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo w dniu wczorajszym. Poproszę po raz kolejny pana Pawła Bąkowskiego, naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, o zabranie głosu w sprawie autopoprawki. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, podobnie jak przy poprzedniej autopoprawce, to też jest typowo techniczna zmiana. Poza może jednym, w tabeli 10 pod tym samą liczbą porządkową 2.5.152 pojawiły się dwa różne działania. W związku z tym konieczność było przesunięcia tego działania i zmiany tej tabeli, więc teraz ten jeden numer pozostanie jako 2.5.152. I to kolejne działanie zostało wskazane pod numerem 5161. Również zwróciliśmy uwagę, tego nie było w dokumencie pierwotnym, a przy zamianie tego dokumentu zapisie w legislatorze źle były wykresy podpisane na stronie 80, 81 i 82. Zamiast dat były różnego rodzaju symbole, co nie powinno mieć miejsca. I jedno zdanie zostało zmienione w uzasadnieniu, które to był też wniosek Państwa, które zauważyliście na posiedzeniu komisji. Także bardzo proszę Państwa o przegłosowanie tej autopoprawki. Ja dziękuję bardzo za głos. Dziękuję bardzo. Oczywiście błędy się zdarzają, natomiast miałbym też taką prośbę, że kiedy wprowadzane są uchwały do legislatora, żeby też później może je jakby przed udostępnieniem na komisji, żeby zerknąć na nie troszeczkę. Ja wiem, rozumiem w pełni, tylko taka prośba na przyszłość to jest bardziej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku.
21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Przyjęliśmy autopoprawkę. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Siedemnaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, cztery głosy wstrzymujące. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Przechodzimy do punktu 10. Uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta Kalisza na lata 2022-2026, strony 666-699 materiałów sesyjnych. Opracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Kalisza jest realizacją obowiązku, który nakłada ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Celem programu jest wdrożenie racjonalnej polityki mieszkaniowej zmierzającej do zwiększenia możliwości zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych najuboższych mieszkańców gminy, poprawy stanu technicznego mieszkaniowego zasobu miasta, określenia polityki czynszowej zapewniającej utrzymanie zasobu w należytym stanie technicznym oraz zwiększenia efektywności jego zarządzania. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan przewodniczący Eskandarwich, proszę. Na komisjach. Tak, bo na komisjach był przedstawiony. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo, drodzy goście. W wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Kalisza na lata 2022-2026 w rozdziale drugim, w paragrafie drugim, w punkcie trzecim jest napisane: przejmuje się zasady i kierunki w planowaniu remontów, modernizacji budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego na lata 2022-2026 polegające na: punkt pierwszy, planowaniu w budżecie miasta środków finansowych na remonty i modernizację budynków, poprawie wizerunków ścisłego centrum miasta i obszarów objętych uchwalonymi przez Radę Miasta Kalisza lokalnymi programami rewitalizacji, między innymi poprzez remonty dachów i elewacji połączone z malowaniem klatek schodowych. I w punkcie trzecim jest modernizacja budynków nieposiadających pełnego wyposażenia urządzeń technicznych. W punkcie czwartym jest poprawa jakości energetycznej budynków, w tym także zmiany sposobu ogrzewania. I tu my proponujemy dodać punkt piąty. Punkt piąty, który brzmi: w celu realizacji zadań wymienionych w punkcie od 1 do 4 należy przeznaczyć w corocznym budżecie miasta Kalisza minimum, podkreślam minimum, 3% wartości wydatków majątkowych zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej. Uzasadnienie jest następujące. Proponujemy mechanizm, który zabezpiecza środki finansowe na polepszenie stanu technicznego budynków i podwyższenie standardu lokali mieszkalnych w zasobie miasta, niezależnie od tego, kto rządzi miastem. Wiele budynków miejskich wymaga poprawy stanu technicznego. W niektórych nawet nie ma toalet, a inne są puste. Niestety tempo poprawy jakości stanu miejskiej tkanki mieszkaniowej nie napawa optymizmem. Uważamy, że brakuje systemowego podejścia do tego zagadnienia. W naszej ocenie obecny system dotacji dla NZBM-u nie daje możliwości sprawnego planowania remontów budynków miejskich. Obecne zasady dotacji dla NZBM-u całkowicie zależą od woli prezydenta
miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rozumiem, że jest to wniosek do zmiany w projekcie uchwały. W związku z tym, zanim będziemy w ogóle nad tym wnioskiem dyskutować, to ogłaszam 10 minut przerwy, żeby można było to wprowadzić w ogóle do systemu, tak, ten wniosek. I będziemy go później dyskutowali oczywiście dalej. Dziękuję bardzo. 10 minut przerwy.
Szanowni Państwo Radni, proszę o zajmowanie miejsc. Szanowni Państwo, prosiłbym o zajmowanie miejsc przez Państwa radnych. Jeszcze nie wszystkich radnych widzę na sali, a myślę, że... Szanowni Państwo, bo tak jak wspomniałem, jeszcze nie wszyscy chyba radni są obecni na sali. O, dobrze. Szanowni Państwo, wznawiam obrady. Przypominam, że przed ogłoszeniem przerwy został złożony wniosek przez pana przewodniczącego Eskana Darwicha. Zanim będziemy ten wniosek głosowali, czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Widzę, że tu pan radny Dariusz Grodziński. Proszę bardzo. Proszę. Rozumiem, widzę. No dlatego mam problem techniczny. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, ja myślę, że ten wniosek i zakotwiczenie jakiejś kwoty wyrażonej procentowo w wydatkach budżetu miasta Kalisza co roku na rewaloryzację, remonty, odnowę kamienic komunalnych w Kaliszu, to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł. My tak jak możemy, to co ileś miesięcy dosypujemy pieniędzy na remonty do MZBM-u, to jest prawda. Natomiast z początkiem roku pani dyrektor MZBM startuje bardzo często z bardzo niskim poziomem finansowania, gdzie trudno coś zaplanować, a pamiętajmy, że w finansach publicznych bardzo ważne jest planowanie, potem wykonywanie zgodnie z planem, bo to wszystko będzie podlegało za chwileczkę kontroli takiej często bezsentymentalnej, bezlitosnej, po prostu zero-jedynkowej i tyle. Wprowadziliśmy, głównie państwo, bo ja na to nie głosowałem, ale system autoindeksacji opłat czynszowych dla mieszkańców Kalisza. Jest to też procent uzależniony od stawki bazowej określonej dla wartości odtworzeniowej. W tym programie piszemy, że on może sięgać nawet do 3%, zastrzegając, że na razie nie będzie sięgał 3%, ale chyba poziom 2,1%. Niemniej jest takie zakotwiczenie i autoindeksacja podwyżek czynszów. Podwyżek czynszów, bo nie okłamujmy się, że ta stawka bazowa nigdy nie będzie malała, ona będzie tylko rosła, czyli czynsze mieszkańcom będą jednak cały czas rosły. A stan techniczny tych budynków jest taki jak grafika, która jest w tym programie, który pokazuje, że najwięcej na czerwono mamy tych budynków, obiektów złych, troszkę mniej w stanie średnim, a relacja tych na zielono, czyli w stanie dobrym w stosunku do tych w stanie złym i średnim jest no, niekorzysta, chyba nikogo nie zadowalająca tutaj na tej sali. Więc z punktu widzenia planowania i wykonywania systematycznie remontów od projektów począwszy przez zamówienia publiczne, uważam, że powinna być taka reguła i pewne pieniądze od samego początku roku, od uchwalania tego budżetu. Tym bardziej, że skorelowaliśmy automatyczne podwyżki czynszów, to dlatego taka kotwica, która zobowiązuje każdy inny, znaczy nasz samorząd, ale każdego innego, kto będzie dyrektorem ZBM-u czy prezydentem miasta Kalisza do takich prac jest słuszna i zasadna. Dlatego ja bym też apelował do wszystkich radnych, żebyśmy to poparli. Jeżeli mamy autoindeksację
czynszów, to zróbmy taką kotwicę, która zapewni, że ten problem społeczny, jakim jest zły stan kamienic komunalnych, będzie też w sposób systemowy corocznie rozwiązywany. Więc poprzyjmy te 3% od skali wydatków majątkowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Nie ukrywam, że troszeczkę chyba została wywołana tutaj, jeżeli chodzi o przedmiot prowadzonych poprawek pani dyrektor. Jeżeli mógłbym prosić o ustosunkowanie się ewentualnie, jak to wygląda w chwili obecnej. Czy mogę prosić panią? Oczywiście też, szanowni państwo, tylko panią dyrektor bym poprosił najpierw. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo, oczywiście MZBM cieszy się z każdej kwoty dofinansowania, jednak czasami bywa tak, że stała kwota może być negatywna, bo może być niższa od tej, które faktycznie MZBM otrzymuje. Dotychczasowa praktyka z ostatnich lat wykazała, że dzięki przychylności prezydentom i oczywiście dzięki przychylności państwa radnych MZBM był dofinansowywany i w zakresie zadań inwestycyjnych czy typu remont elewacji dachów, klatek schodowych i zadań związanych z remontem pustostanów. Czasami te kwoty były bardzo duże. Tak na przykład w 2018 roku to kwoty te osiągały prawie 3 miliony złotych. Oczywiście zawsze trzeba dostosowywać potrzeby MZBM-u też do możliwości miasta. Wiecie państwo, że były niespodziewane sytuacje, których nikt nie był w stanie przewidzieć, typu pandemia, typu sytuacja na Ukrainie i w tym momencie nasze priorytety jakby się zmieniają. Niemniej biorąc pod uwagę fakt, że MZBM ma też swoje stałe wpływy, dzięki między innymi podwyżkom czynszu, o których mówił pan radny, dzięki restrukturyzacji zadłużenia, który państwo przyjęliście program i jest on realizowany, wpływy są na tyle korzystne, że na przykład część remontów, które dotąd jakby były dofinansowywane przez miasto, MZBM jest w stanie zrobić z własnych środków. I w takiej sytuacji łatwiej jest w ciągu roku dopasować potrzeby MZBM-u do możliwości miasta i uzyskać jakieś dofinansowanie. A tak jak już wspomniałam, przy państwa przychylności zawsze te wnioski o dofinansowanie były pozytywnie rozpatrzone. Więc sądzę, że nawet jeśli nie będzie stałej kwoty, to i tak będzie stosowana dotychczasowa praktyka z poprzednich lat i jakieś środki dla MZBM-u zawsze będą. A jeżeli chodzi o przygotowanie i utrudnienia w inwestycjach, to nie ma takiej sytuacji, bo my mamy przygotowane projekty remontowe. I nawet jeśli dostaniemy w pierwszym czy w drugim kwartale środków, to i tak otrzymane w ciągu roku jesteśmy w stanie wykorzystać, bo pamiętacie państwo, że zdarzało się, że nawet na listopadowej sesji MZBM otrzymywał dotację na zmianę systemu ogrzewania, którą w 100% był w stanie zrealizować. Więc my jesteśmy cały czas przygotowani i termin, w jakim otrzymujemy dotację, jakby nie wpływa na jakieś zahamowania w pracach MZBM. Dziękuję bardzo. O głos poprosił pan prezydent, proszę. Następnie pani skarbnik, bo tutaj widzę, że pani skarbnik też już się szykuje do... Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tu pani dyrektor oczywiście już większość rzeczy powiedziała, zanim jeszcze pani skarbnik przedstawi, jak to wyglądało w liczbach te ostatnie lata. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć tylko jedną rzecz. My oczywiście traktujemy również remonty w MZBM jako bardzo istotny element rewitalizacji w Kaliszu, o której bardzo dużo mówimy. Jakie są efekty tych naszych prac i jak te środki są wydawane i jak kamienice w Kaliszu są remontowane, wystarczy wyjść, przejść się tutaj chociażby od ratusza ulicą Śródmiejską. Wszystkie kamienice, które są miasta, są już w tej chwili wyremontowane i wyglądają tak, jak to powinno wyglądać. Robimy również powoli tutaj podwórka w ramach innych środków. I to, co powiedziała pani dyrektor, tutaj bardzo ważna rzecz. My podnieśliśmy przecież ostatnio trochę czynsze w MZBM-ie. Rada przyjęła te stawki i chcemy, aby MZBM był w stanie te remonty w
jak największym stopniu przeprowadzać z własnych środków. Myślę, że to po menadżersku jest bardzo dobre podejście. Taka sztywna kwota, którą byśmy wpisali w tą uchwałę, mogłaby trochę, nie chciałbym tutaj, żeby pani dyrektor odebrała to personalnie, ale trochę rozleniwić MZBM. My będziemy wszystkie środki, które są potrzebne do zrealizowania tego programu, bo przecież ten program literalnie wskazuje, które nieruchomości mają być wyremontowane, w jakim zakresie i kiedy, będą remontowane. Natomiast chcielibyśmy, żeby MZBM, który jest w mojej ocenie przez panią dyrektor bardzo dobrze zarządzany, jak najwięcej inwestował swoich środków, do czego ma możliwości. My takie możliwości stwarzamy. Także ja bym był ostrożny przed wpisywaniem tych 3%. Ja jestem przekonany, że my będziemy w stanie coraz więcej środków przekazywać na chociażby zmianę systemu ogrzewania, na remonty elewacji, na remonty dachów, na remonty klatek. Ten program malowania tych klatek też rusza. Będziemy robić podwórka. Chciałem tylko przypomnieć, że taka może niezbyt duża inwestycja, ale myślę, że bardzo fajna, to jest na ulicy, pani dyrektor, jak jest ta ulica, to podwórko, które w tej chwili robimy, zawsze zapominam, Piskorzeska Parszewskiego, tam jest takie miejsce, szanowni państwo, które od X czasu służyło za taki, można powiedzieć, miejski przeok. My podejmując tutaj takie bardzo proste działania, bo to też przecież nie chodzi o to, żeby każda inwestycja była maksymalnie, że tak powiem, rozdęta finansowo. Wspólnie z panią dyrektor ogrodziliśmy ten teren, czyli uniemożliwiliśmy już takie podrzucanie śmieci. W tej chwili porządkujemy tam jakby to podwórko wspólnie z Liceum Plastycznym, które pozyskało grant na to z Fundacji Rodziny Staraków, chyba 16 tysięcy. Zostanie tam również wykonany mural przez młodzież, zostanie wprowadzona zieleń. To wszystko jest robione w konsultacji z mieszkańcami i mam nadzieję, że to będzie prawdziwa rewitalizacja rzeczywiście tego podwórka. My tu mamy w Kaliszu, jeżeli chodzi o rewitalizację podwórek, nie najlepsze doświadczenia. Była tu przeprowadzona jedno z podwórek było remontowane, no wystarczy tam się przejść, zobaczyć, jak to w tej chwili wygląda. Świadczy to o tym, że było to robione jakby rzeczywiście w oderwaniu od potrzeb rzeczywistych mieszkańców. Na siłę po prostu trochę to wszystko robione, uszczęśliwianie niepotrzebne tych mieszkańców. Także mam nadzieję, że tutaj pani dyrektor pokażemy, że nie tylko te duże inwestycje, które kosztują 300, 400, czasami 500 tysięcy, ale również w sposób taki gospodarczy jesteśmy w stanie to zrobić, bo tu przypomnę, że chociażby to podwórko jest zrobione z materiałów, również z odzysku, które przekazał Zarząd Dróg Miejskich. Także my sobie taki modelowy również sposób rewitalizacji tych podwórek wypracujemy i będziemy go później stosować w przypadku innych kamienic. Także myślę, że to jest bardzo dobry program. Dziękuję pani dyrektor za to, że został przygotowany. No i tak jak mówię, po przyjęciu my będziemy tutaj starać się wspólnie z panią dyrektor krok po kroku realizować i rzeczywiście w tą miejską tkankę mieszkaniową, w tą substancję coraz bardziej inwestować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani skarbnik prosiła o zabranie głosu. Proszę. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. Ja jeszcze chciałabym przekazać takie informacje dotyczące środków budżetowych, które były przekazywane w poprzednich latach, ale zanim Państwu je pokażę w kwotach, chciałabym też dodać, że wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta z założenia na lata 2022-2026 oprócz remontów elewacji dachów przewiduje też zmiany systemu ogrzewania i tutaj w tych zestawieniach, w tej tabeli, która jest i w kwotach, które są założone, przypomnę, że zmiana systemu ogrzewania to program, który realizowany jest nie tylko przez MZBM, ale
też przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Na dzisiejszej sesji będziemy zatwierdzać tak jakby przekazanie środków 650 tysięcy. Przekazujemy do Wydziału na realizację zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe. Obecnie na bieżąco z tego co Państwo wiecie i każdorazowo mówię na komisjach, analizujemy wykonanie zaplanowanego budżetu na ten rok. Ten budżet został z taką dużą dozą ostrożności zaplanowanych. Mamy podwyżki mediów, mamy podwyżki odsetek. W związku z powyższym ten plan może na ten rok nie zakładał już wyznaczonych kwot po stronie budżetu MZBM-u. Natomiast my wielokrotnie rozmawialiśmy i z panią dyrektor, i z panem naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska nad możliwościami finansowymi obecnymi miasta i nad dopasowaniem zarówno tutaj finansów pani dyrektorem MZBM-u i naszych finansów, aby móc realizować te konkretne przedsięwzięcia i zadania. Szanowni Państwo, w 2018 roku na remont i modernizację elewacji przeznaczyliśmy 1 550 000, na zmianę sposobu ogrzewania 850 tysięcy, na remont pustostanów 500 tysięcy. Mówimy o środkach przekazanych do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. W 2019 1 500 000 na remont i modernizację elewacji, na zmianę systemu ogrzewania 500 tysięcy, na remont pustostanów niecały 1 000 000 zł. W 2020 300 tysięcy na remont i modernizację elewacji, 450 tysięcy na zmianę sposobu ogrzewania. I w 2021 roku przekazaliśmy 1 000 000 zł na remont i modernizację elewacji, na zmianę sposobu ogrzewania 414 tysięcy, na remont pustostanów 190 tysięcy. Można powiedzieć, że co rok przekazujemy do zakładu budżetowego środki i myślę, że w miarę możliwości finansowych też po uzgodnieniu z panią dyrektor będziemy przekazywać też i dalsze środki, aby program mógł być tak realizowany jak w poprzednich latach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan przewodniczący Skandarwich, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Panie Prezydencie, chodziło o to, żeby wpisać taki stały mechanizm do programu, żeby nieważne kto jest prezydentem miasta Kalisza, żeby miał ten mechanizm do zrealizowania, bo mechanizm wpisania minimum 3% dofinansowania do MZBM-u liczące od wydatków majątkowych zaplanowanych na początku roku budżetowym daje możliwość MZBM-owi swobodne planowanie inwestycji. Nie musi czekać w roku budżetowym, żeby te środki finansowe dostać i wtedy w trakcie roku budżetowym nie jest w stanie zrealizować te inwestycje. Także to nie jest jakby uwagę do kogokolwiek. To jest po prostu, chodzi o to, żeby opracować stały mechanizm. I wpisujemy to minimum 3%, minimum. Czyli zawsze prezydent miasta Kalisza może dać więcej. A średnio, jeśli mamy wydatki majątkowe na poziomie 100 milionów złotych, 3% to są 3 miliony. Z tego, to co wynika, to co pani skarbnik mówi, to nigdy pani nie dostała tych 3 milionów złotych. To jest w granicach 2 milionów, 2,5 i tak dalej. A więc my wpisujemy tylko kwotę minimum, a prezydent miasta Kalisza może przeznaczyć dużo więcej. Nie ma żadnego problemu. Natomiast ja mam pytanie, pani dyrektor. Ja rozumiem, że od dzisiaj, jak przyjdą lokatorzy z prośbą do pani, że ich budynek wymaga remontu, pani nie powie, że pani nie ma kasy. Idźcie do prezydenta, jak prezydent da kasę, to wtedy zrobię. Ja rozumiem, że od dzisiaj już ten temat mamy załatwiony. Pani powie, nie ma problemu, oczywiście wszystko realizujemy, bo na to są środki finansowe.
Ja mam jeszcze pytanie do tabeli numer 7. Tabeli numer 7. Planowane inwestycje prowadzone przez MZBM z dofinansowaniem budżetu miasta Kalisza na 2022. Pani planuje trzy inwestycje, śródmiejskie 19 na 850 tysięcy, zamkowa 11, 400 tysięcy, zamkowa 7, 720 tysięcy. W sumie jest 1 970 000 tysięcy. Czy pani dostała już tą kasę? Czy pani już ma zabezpieczone w budżecie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, rozumiem, że chce zabrać głos. Proszę. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo. Odpowiadając na pana pytanie, powiem, że zaplanowane zostały trzy nieruchomości, z czego dzięki podwyżce czynszów oraz dzięki wpływom z restrukturyzacji zadłużenia MZBM z własnych środków wykona remont jednej z elewacji i to nie będzie ta najtańsza. To będzie ta za ponad 700 tysięcy i w zależności od tego, jak będą wyglądały dalsze wpływy, o dotację wystąpię do prezydenta miasta. Czyli na dwie lub na półtorej elewacji będę występowała o dotację. To będzie zależało właśnie od wpływów, jakie osiąga MZBM. Więc to nie jest na tej zasadzie, że MZBM chce tylko z środków miasta remontować, ale także te środki zapotrzebuje w zależności od sytuacji finansowej i potrzeb MZBM. Dziękuję bardzo. Pan radny Eskandarwik. Pragnę jeszcze tylko dodać, że w zeszłym roku, na początku roku MZBM też nie miał żadnych środków finansowych na remont elewacji. Ten 1 000 000 zł dostaliśmy w trakcie roku i został wykorzystany. Elewacje, które były zaplanowane, zostały wykonane. Dziękuję bardzo. Panie dyrektor, proszę nie odchodzić za daleko, bo w tej tabeli jest dokładnie napisane. Planowane inwestycje prowadzone przez MZBM z dofinansowaniem budżetu miasta Kalisza, czyli z dotacją. A pani... Ale nie w całości, panie przewodniczący. No przecież to jest... A gdzie... Wyraźnie dofinansowanie nie oznacza, że ma być w całości dofinansowanie. No tak, ale i okej. Okay. I jest 1 970 000. Czyli rozumiem, że ten plan jest nieaktualny. Nie, to jest aktualny. To jest z dofinansowaniem, ale to jest nie z samej dotacji. Okej, okay, rozumiem. Z środków MZBM-u i dotacji miasta. Tak. I pytanie jest następujące. Czy pani te środki ma zabezpieczone? Jeśli nie, to kiedy to będą? Będą, myślę, na kwietniowej sesji, bo takie były ustalenia z panem prezydentem, że brakująca kwota będzie pan prezydent wnioskował na kwietniowej sesji albo majowej, a mam nadzieję, że państwo do tego wniosku się przychylicie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja mam tylko też taką prośbę, jeżeli chodzi o kwestię związaną z naszym odnoszeniem się. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Ja mam taką prośbę, żeby państwa, którzy są dyrektorami, którzy są naczelnikami, no też nie traktować tak na zasadzie, niech pani nie odchodzi, niech pani... Szanowni państwo, żeby to też się trzymało pewnego takiego trybu, bo ja, pan radny oczywiście ma zawsze prawo uzyskać odpowiedź, ja tego będę pilnował, ale żeby to też tak nie wyglądało w takiej formie. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Krystian Kinastowski, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym tu jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo to nie jest tak, że pan radny w tej chwili wymyślił jakiś tam super sposób tych 3% i dzisiaj proponuje nam to 3%, a my, nie wiem, po złości, z jakichś innych, bliżej nieokreślonych względów, nie chcemy tego przyjąć. My, tworząc ten program, zastanawialiśmy się nad różnymi modelami. Zastanawialiśmy się z panią dyrektor, na przykład, czy nie zrobić tak, że miasto każdą inwestycję dofinansowuje na poziomie na przykład 50%, czyli chcieliśmy wprowadzić mechanizm wkładu własnego, ponieważ my cały czas zachęcamy i mimo wszystko uważamy, że MZBM powinien jak najwięcej środków w swój majątek inwestować. W związku z tym te mechanizmy, o których my rozmawialiśmy, były różne. Stały mechanizm dotacji, mechanizm wkładu własnego i dofinansowywania jakby przez miasto. Reszty też analizowaliśmy różne tutaj wysokości tego wkładu własnego. Natomiast w wyniku tutaj rozmów różnych i również sugestii zgłaszanych przez panią
dyrektor, która później jakby to wszystko realizuje. Stwierdziliśmy, że tak jak jest, jest po prostu najwygodniej. Ta elastyczność ze strony miasta jest po prostu w tym przypadku wygodna również dla MZBM-u, dlatego my nikogo na siłę z żadnymi tutaj pomysłami nie będziemy żenić. Natomiast panie radny, ja też bym prosił, żeby pan takiej manipulacji nie stosował, że ktokolwiek przyjdzie do pani dyrektor, to będzie miał zaraz wyremontowane mieszkanie, czy tam budynek, bo pani dyrektor ma środki zabezpieczone. Doskonale pan wie, jakie są problemy i problemy są głównie w tych lokalach i w tych budynkach, które mają nieuregulowany stan prawny i tam my nie, no, będziemy mogli tak remontować, jak będziemy mogli. Natomiast plan inwestycyjny jest przyjęty w tym programie i tam ma pan pokazane, które kamienice i kiedy będą zrobione i zróbmy w tej chwili wszystko, żeby te budynki zostały wyremontowane. I tak jak w przypadku harmonogramu dróg osiedlowych, my ten harmonogram realizujemy bardzo skrupulatnie, dokładnie, nie ma żadnych opóźnień i ze względu na to, że te ulice są przyjęte w harmonogramie, to my zrobimy wszystko, żeby one były zrealizowane. Tak samo jest w przypadku tych nieruchomości, które tam są i mogę panu zagwarantować, że zrobimy wszystko, żeby ten program był w 100% zrealizowany, bo po to ten program przyjmujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Pan przewodniczący Skandarwich. Panie przewodniczący, oczywiście nie była moją intencją, żeby kogokolwiek tutaj obrazić i przepraszam, jeśli powiedziałem pani dyrektor, żeby to została. Może nie powinienem tego zrobić. Natomiast po raz drugi pan prezydent opowiada o tym, że są problemy tylko z budynkami, które nie są uregulowane stan prawny. Po raz drugi pan prezydent mi odpowiada, bo się... Nie powiedział pan prezydent, że tylko powiedział, że najczęściej są problemy też. No mi się wydaje, że może to trzeba tego odsłuchać, ale dobra. To ja myślę, że panie prezydencie, są problemy z budynkami miejskimi, nie tylko te, które mają nieuregulowany stan prawny. I bardzo proszę pana prezydenta, żeby pan dokonał weryfikacji, żeby po raz trzeci pan nie powtarzał tego, że problemy są najczęściej z takimi budynkami, które nie są uregulowane stan prawny. Bardzo o to proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzę, że pan radny wywołał kolejną dyskusję. To znaczy, szanowni państwo, problem jest z tymi budynkami, które mają nieuregulowany stan prawny i podejrzewam, że ta uchwała tutaj, znaczy ten program akurat tutaj w tym przypadku nie pomoże. Natomiast pomoże wszystkim tym budynkom, gdzie miasto jest właścicielem i może te budynki remontować. I proszę nie stwarzać, panie radny, wrażenia, że pani Wojterska czy MZBM nie będzie miała środków na realizowanie tego programu. Ten program my dzisiaj przyjmujemy, a finansowanie zagwarantujemy innymi procesami budżetowymi na zasadzie przesunięć. Na pierwszą kasę będzie, jak pan tutaj określił te środki, pierwszą kasę będzie pan radny miał okazję przekazać już na kolejnej sesji MZBM-owi. Także przystępujemy do realizacji. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos bądź z innych osób? Jeżeli nie, szanowni państwo, najpierw będziemy głosowali wpierw poprawkę pana przewodniczącego Skandarwicha do projektu uchwały. Już mówię, to jest wniosek radnego Skandarwicha, aby w rozdziale drugim, paragrafie drugim, ustęp trzeci Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Kalisza na lata 2022-2026, stanowiącego załącznik do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Miasta Kalisza na lata 2022-2026, dodać punkt 5 w celu o brzmieniu następującym. W celu realizacji zadań wymienionych w punktach 1-4 należy przeznaczyć w corocznym budżecie Miasta Kalisza minimum 3% wartości wydatków majątkowych zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej. Kto z państwa radnych jest za poprawką pana radnego? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć odpowiedni przycisk. Osiem głosów za, 11 głosów przeciw, 1 wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Poprawka nie weszła. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie,
Proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 13 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 7 głosów wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 11. Uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2022 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Strony 700 do 702 materiałów sesyjnych. Stosownie do zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, Rada Miasta Kalisza zobowiązana jest podjąć uchwałę określającą zadania i wysokość środków funduszu przeznaczoną na te zadania. Na mocy niniejszej uchwały następuje podział środków na realizację zadań zgodnie z planem finansowym PFRON na 2022 rok z zakresu rehabilitacji zawodowej, a także z zakresu rehabilitacji społecznej. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Komisje. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 19 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący się. Dziękuję bardzo. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 12. Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2023 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki, strony 703-704 materiałów sesyjnych. Ustawa o Funduszu Sołeckim stanowi, że Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki i do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy, jest zobowiązana do podjęcia uchwały, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. Zgodnie z powyższym Rada Miasta Kalisza niniejszą uchwałą nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2023 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki. Nadmieniam, że dzieje się tak na wniosek poszczególnych sołectw, żebyście Państwo też mieli tutaj taką informację. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pani radna Karolina Sadowska prosiła o to, żeby wyłączyć ją z głosowania. W związku z tym oczywiście uwzględniamy to. Szanowni Państwo, przechodzimy do przegłosowania uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 19 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do 13 punktu, jeżeli chodzi o uchwały. Zmiana uchwały budżetowej na 2022 rok, strony 705 do 786 materiałów sesyjnych. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2022 rok sporządzonych na podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, dyrektorów jednostek są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo w dniu wczorajszym. Poproszę zatem Panią Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza, o przybliżenie nam właśnie tej autopoprawki. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. W związku z pilną potrzebą dokonania zmian jeszcze na dzisiejszej sesji w formie autopoprawki, zmian w uchwale budżetowej i następnie w wieloletniej prognozie finansowej, zaistniała konieczność sporządzenia autopoprawek. Po pierwsze, jeżeli chodzi o zmiany dokonane w ramach autopoprawki w uchwale budżetowej, należałoby tutaj wspomnieć, że prezydent miasta Kalisza dokonał zmian w uchwale budżetowej dwoma zarządzeniami. Zarządzeniem numer 179/2012 z dnia 15 marca i zarządzeniem numer 206/2022 z dnia 28 czerwca. To pierwsze zarządzenie
dotyczy wprowadzenia, zwiększenia dotacji celowej o kwotę 3 171 906 zł 75 groszy z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie na podstawie przepisów ustawy o dodatku osłonowym. I o kwotę 31 157 zł 40 groszy też otrzymaliśmy dotację z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, co wynika z ustawy o repatriacji. To pierwsze zarządzenie. Drugie zarządzenie dotyczy też zwiększenia dotacji celowej o kwotę 172 480 zł po stronie dochodów z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację działań związanych z przyjęciem na teren Rzeczpospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców. Te środki otrzymaliśmy, wszystkie te środki otrzymaliśmy od wojewody wielkopolskiego, co spowodowało zwiększenie dochodów budżetu o 3 375 544 złote 15 groszy i o tę samą kwotę wydatków budżetu. Następnie w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uchwałą i zmianą do uchwały wprowadzamy w punkcie drugim podstawę prawną tej ustawy i jednocześnie zwiększamy łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2022 rok o kwotę 252 tysiące. Na co składają się dwie kwoty. Kwota 130 tysięcy są to środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Środki te otrzymaliśmy z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i kwota 122 tysiące to są środki z ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od towarów i usług VAT. Po tej zmianie dochody budżetu miasta wynoszą 467 585 797 zł 47 groszy. Dodatkowa zmiana po stronie wydatków. Tu mamy zwiększenie o kwotę 652 tysiące. Z tego 130 tysięcy dotyczy wydatków na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźców z Ukrainy i 522 tysiące z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena, użytkowanych głównie przez zawodników klubu MKS Kalisz, spółka z o.o. uczestniczących w rozgrywkach w najwyższej klasie sportowej PGNiG, Superliga i Liga Siatkówki Kobiet i jednocześnie zmniejszamy plan wydatków majątkowych na zadaniu pod nazwą modernizacja kuchni w publicznym przedszkolu nr 18. Jest to kwota 400 tysięcy złotych w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego ze względu na fakt, że oferty złożone przewyższały kwotę, jaką miasto zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania. Po wszystkich zmianach deficyt nie ulega zmianie, natomiast dochody wynoszą 692 487 271 zł 61 groszy, a wydatki 735 037 976 zł 64 grosze. To wszystkie zmiany, które uwzględnione są w tej przedstawionej Państwu autopoprawce. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Pani Radna Barbara Oliwiecka, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Prezydenci, Szanowni Państwo. W związku właśnie z unieważnieniem przetargu na modernizację kuchni w publicznym przedszkolu nr 18 i przekazaniem tych środków na renowację parkietu i szatni w hali Arena, mam takie pytanie.
W jakim stanie jest kuchnia w przedszkolu numer 18, skoro państwo zdecydowaliście się nie powtarzać przetargu, nie zwiększać kwoty? Czy to nie wpłynie na funkcjonowanie przedszkola i kuchni? Te oferty, które wpłynęły, przekraczały, o ile dobrze pamiętam, najniższe około 90 tysięcy. I tam chyba było 484 tysiące. Miasto chciało przeznaczyć 394 tysiące, czyli jakieś 90 tysięcy. W uzasadnieniu do unieważnienia przetargu oczywiście była adnotacja, że miasto nie może zwiększyć kwoty na to zadanie, ale jednocześnie decydujecie się państwo na realizację zadania droższego, 522 tysiące na renowację parkietu. Moje pytanie jest takie, w jakim stanie jest parkiet i szatnie? Czy to uniemożliwia tam prowadzenie działalności sportowej? Czy to są wymagania może wygórowane Miejskiego Klubu Sportowego? Jeżeli tak, to czy MKS planuje może dofinansować ten remont? To te dwa bym chciała usłyszeć odpowiedzi na pytanie. Tak? Czy nie należałoby jednak powtórzyć przetargu na kuchnię w przedszkolu i o stan właśnie nawierzchni parkietowej na arenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że to pytanie jest właśnie podzielone na dwie części. Widzę już, że pani naczelnik zmierza ku nam. Proszę bardzo. Myślę, że chodzi tutaj o stan przedszkola, tak? Proszę bardzo. Za chwileczkę. To może pani radna jeszcze. Proszę, niech pani radna uzupełni. Ja przepraszam, chciałam jeszcze tylko zaznaczyć, że szkoda, że tego tematu nie omawialiśmy na komisjach, bo unieważnienie przetargu było co prawda 25 marca, Komisja Edukacji była 28, ale otwarcie ofert było 25 lutego, więc też proszę, żeby takie rzeczy może wpisywać po prostu w tematy komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani naczelnik, proszę. Szanowni państwo, temat kuchni to też myślę, że jednoznacznie troszeczkę ta odpowiedź też trochę zakreśli, dlaczego tak długo decydowaliśmy. Po prostu analizowaliśmy to zagadnienie dość mocno wspólnie z zespołem prezydenckim, z Wydziałem Inwestycji. Analizowaliśmy pod kątem, co zrobić, tak? Bo tak jak tutaj słusznie pani radna zauważyła, wartość złożonych ofert przewyższała mocno środki zaplanowane na ten cel. Wspólnie z panią dyrektor przeanalizowaliśmy to zagadnienie. Doszliśmy do wniosku, że podejmiemy próbę rozmowy również z sanepidem i to się zadziało. Czy do końca roku kalendarzowego będziemy mogli funkcjonować na tej kuchni? I stąd ta decyzja, czyli warunki są jeszcze na tyle dobre, czy może nie są idealne, bo gdyby nie było idealnie, to byśmy oczywiście tego tematu w ogóle nie poruszali. Niemniej jednak kuchnia będzie funkcjonować na dotychczasowym sprzęcie, na dotychczasowych warunkach. Dlatego taka decyzja zapadła. Wszyscy wiemy też, że ceny wszystkiego poszły bardzo znacząco w górę. Mamy nadzieję, że ta sytuacja spokoi się na tyle, że nie będziemy takich wysokich kwot za takie działania remontowe, modernizacyjne, inwestycyjne ponosić. Stąd ta decyzja została odroczona, ale temat nie umknie, bo nadal będziemy nad nim myśleć i analizować, jeśli chodzi o przedszkole w 18 i kuchnię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I druga część pytania dotyczyła hali Winiary Arena. W związku z tym, jeżeli mógłbym prosić pana dyrektora ośrodka o zabranie głosu. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo radni. Ja zacznę może od przypomnienia, że hala Kalisz Arena została oddana w 2006 roku, czyli minęło już 16 lat. Jest to obiekt z tych obiektów, którymi administruje i zarządza OSIR, chyba jeden z najbardziej użytkowanych, z najbardziej wręcz powiedział eksploatowanych, ponieważ we wniosku jest podkreślone, że z hali Arena korzystają dwie drużyny ekstraklasy
Miejskiego Klubu Sportowego. Korzystają również inne sekcje, ale głównie no, nie zapominajmy o tym, że w godzinach dopołudniowych, zgodnie zresztą z założeniami, jakimi w momencie powstawania tej hali, korzysta potężna szkoła, która obok funkcjonuje. Proszę Państwa, żeby Państwu przybliżyć, co znaczy korzystanie, jak wygląda, o może w ten sposób, jak wygląda eksploatacja na meczach. Państwo jesteście wielokrotnie, bo przecież nie muszę Państwu, praktycznie wszystkich Państwa radnych widuję na meczach. I o ile mecze siatkówki są rozgrywane, powiedzmy, w takim kolokwialnie mówiąc czysty sposób, to zapewne, jak Państwo wiecie, nasza drużyna ekstraklasy, piłka ręczna mężczyzn, to jest, proszę Państwa, używanie specjalnych klejów i aby te kleje, powiedzmy, zniwelować, doprowadzić do hale do użytkowania, bo przecież później korzystają dzieci i młodzież, trzeba używać chemii, potężnie silnych środków chemicznych. No jest tak, nie jesteśmy wyjątkiem. Tak jest stosowane na całym świecie. W związku z tym przez te kilkanaście lat użytkowania, proszę Państwa, płyta hali jest powiedzmy wyeksploatowana w porównaniu do całości obiektu, można powiedzieć, dwukrotnie tak bardzo. Do tego dochodzą jeszcze elementy reklam, które są wielokrotnie używane głównie na imprezach rangi międzynarodowej, które były, bo mieliśmy tutaj, proszę Państwa, i superpuchary, i mecze międzynarodowe, więc każde naklejenie reklamy, zdjęcie tej reklamy sprawia, że następują jakieś ubytki. Pozwolę sobie wspomnieć również o pewnym fakcie, o którym no, mało kto z Państwa zapewne wie, ale bodajże no nie pomnę i nie chcę Państwa tutaj wprowadzać w błąd, w którym roku, ale swego czasu renowację tego parkietu prowadził Wydział Rozwoju, to się chyba nawet inaczej nazywało jeszcze wtedy, i tam nastąpiły pewne ewidentne błędy, nie chcę mówić o szczegółach, ale które również sprawiły, że ta płyta hali została w jakiś sposób no, nie tyle może uszkodzona, ile jej, powiedzmy, wartość została zubożona, tak bym to powiedział. Zainteresowanych odsyłam do swojej osoby, chętnie wyjaśnię, nie chcę tu się Państwu rozwodzić. Pozwolę sobie również wyjaśnić, skąd się wzięło to tempo, o który pani radna pytała. Otóż istnieje coś takiego w momencie, kiedy grają drużyny ekstraklasy. Jest coś tak, nie tylko zresztą w pierwszej lidze również, ale istnieje komisja, nazwijmy to weryfikacyjna, która kwalifikuje obiekt do możliwości rozgrywania na tym poziomie ligowym meczów. No pierwsza ta wstępna analiza była miażdżąca. Ona wypłynęła w ostatnich kilkunastu dniach, stąd też sygnał ze strony Miejskiego Klubu Sportowego i od kierownictwa hali i stąd też rozmowy z panami prezydentami i nasz wniosek w takim, powiedzmy, przyspieszonym trybie. Proszę mi wierzyć, że my o obiekt dbamy w sposób naprawdę wystarczający, to jest mało powiedziane, ponieważ mają Państwo świadomość, że im bardziej obiekt jest eksploatowany, im więcej jest uczestników, tym więcej sił i środków trzeba włożyć, aby utrzymywać go na odpowiednim poziomie. Nawiążę tutaj jeszcze do szatni, o których pani radna wspomniała. Podkreślę, że we wniosku chodzi wyłącznie o dwie szatnie. Otóż zanim nastąpił awans naszych drużyn do poziomu ekstraklasy, z tych szatni korzystała młodzież szkolna. No, Państwo, z całym szacunkiem dla młodych ludzi, którzy tutaj siedzą, ale wiedzą, że
nie wszyscy młodzi ludzie, nie wszystkie dzieciaki, bo i dzieci tam funkcjonują, dbają w sposób właściwy o powierzony tam im, czy o obiekt, w który użytkują. Powiem w ten sposób, że szatnie są zdewastowane, to zbyt może mocne słowo, ale naprawdę w opłakanym stanie, w opłakanym. I aby spełniały, bo szatnie również są przedmiotem oceny komisji weryfikacyjnej, aby spełniały warunki do rozgrywek na poziomie najwyższym, czyli ekstraklasy, muszą też jakiś poziom reprezentować. Te dwie szatnie, które zostaną wyremontowane i zmodernizowane, będą dedykowane wyłącznie drużynom ekstraklasy, które będą rozgrywały, które rozgrywają mecze. Także będą wyłączone, że tak powiem, z tego, będą mniej użytkowane, mniej, nazwijmy to jednak, dewastowane i będą spełniały warunki te, które komisja ligi no, ściśle przestrzega, aby zostały wykonane. To tyle. Jeśli są pytania, bardzo uprzejmie proszę. Dziękuję bardzo. Pani radna Barbara Oliwiecka, ad vocem, proszę. Bardzo dziękuję za wyczerpujące wyjaśnienie. Ja mam pytanie do pani naczelnik Wydziału Edukacji, bo jeżeli dobrze rozumiem, to sanepid zgodził się na przedłużenie funkcjonowania kuchni do końca roku. Czy to oznacza, że jeszcze w tym roku będzie przetarg na modernizację, żeby od 1 stycznia móc korzystać z tej kuchni? Do końca, bo pani naczelnik udzieliła odpowiedzi z miejsca, więc ja powtórzę, do końca sierpnia 2023 taka jest decyzja sanepidu, jeżeli chodzi o użytkowanie kuchni. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan prezydent. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ odnośnie kuchni to może na końcu, natomiast tutaj pani radna jakby tutaj podjęła wątek również tutaj MKS-u i stanu tej nawierzchni. My oczywiście, jak państwo wiecie, MKS jest miejskim klubem sportowym i miasto po prostu to wszystko, co w klubie się dzieje, również wspiera i to wszystko dzieje się również dzięki temu, że środki z miasta do klubu płyną. Gdyby nie to, ten duży obiekt byłby pewnie niewykorzystany. Bez naszych dotacji, bez wsparcia miasta, ten klub nie byłby w stanie na tym poziomie funkcjonować, biorąc udział w rozgrywkach dwóch ekstra klas. Także również to, że korzysta z obiektów miejskich, jest formą bardzo istotnego wsparcia. Ja tylko przypomnę, że MKS to jest budżet roczny około 7,5 milionów, z czego dotacja miasta wynosi 4 miliony. Reszta to są sponsorzy, między innymi spółki Skarbu Państwa, tak jak Energa czy KGHM, oraz oczywiście sponsorzy już poszczególnych lig. Także bez tego wsparcia, również bez tego, że my musimy tą infrastrukturę w jakiś sposób utrzymać i remontować, no my, kibice nie mieliby po prostu czego w Kaliszu oglądać, a ja tylko przypomnę, że mecze kaliskich drużyn cieszą się dużą popularnością wśród kibiców. Hala jest, można powiedzieć, przy okazji każdego meczu wypełniona, co nie jest normą w innych miastach. Bardzo często również dzięki temu i dzięki atmosferze na trybunach telewizje decydują się na prowadzenie transmisji meczów z Kalisza. Także to w kwestii jakby uzupełnienia i tego pytania, czy MKS nie mógłby tej nawierzchni wyremontować. No, hala nie jest jakby własnością klubu, także no pytanie, czy takie środki mogliby
wydawać. Natomiast jeżeli chodzi o kuchnię, tak jak już pani naczelnik powiedziała, my postaraliśmy się jakby o tą prolongatę tego terminu. Zagrożenia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tamtej kuchni, nie ma. Natomiast tak jak wszyscy wiemy, doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że ta żywność może być, wyżywienie w przedszkolach można zapewnić w różny sposób. I to nie jest tak, że każde przedszkole ma kuchnię. To jest tylko i wyłącznie kwestia organizacji oraz jakby podejścia tutaj pani dyrektor, rodziców i także będziemy tutaj w tej sprawie się przyglądać, czy jest sens, żeby tę kuchnię remontować i ją później utrzymywać i zobaczymy, co jest bardziej korzystne. Tak jak państwo wiecie, my musimy szukać również oszczędności w ramach funkcjonowania całej edukacji w Kaliszu i pytanie, czy to nie są obszary, żeby takich oszczędności również poszukać. Natomiast temat jakby kuchni w tym przedszkolu nie jest przesądzony. Będziemy to dogłębnie analizować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos? Jeżeli nie, chciałbym zakomunikować, że projekt uchwały, jeżeli chodzi o zmianę uchwały budżetowej w części merytorycznej, tak, ale to za chwileczkę. Merytorycznie pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Najpierw będziemy głosowali autopoprawkę. Tak? Pierw głosujemy autopoprawkę. Szanowni państwo, kto z państwa jest za przyjęciem autopoprawki, proszę nacisnąć odpowiedni przycisk za, przeciw lub wstrzymuje się. Autopoprawkę głosujemy. 19 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, jeden głos wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, pan przewodniczący Skandarwich, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowna pani skarbnik, mam pytanie, ponieważ to samo pytanie zadałem na komisji, nie uzyskałem odpowiedzi. Ja rozumiem, że zgodnie z tą uchwałą podwyższamy deficyt do 42 milionów złotych. On jest bardzo wysoki. Z czego będzie ten deficyt sfinansowany? To chyba o 2 miliony złotych zwiększyliśmy deficyt zgodnie z tą uchwałą. Czy z wolnych środków, czy z innych środków? A drugie pytanie, ile jeszcze mamy wolnych środków w dyspozycji? Zadałem to samo pytanie na komisji. Niestety wtedy pani powiedziała, że do końca nie wie, ale być może do końca marca pani będzie miała kompleksowe, kompletne dane i udzieli nam takie informacje. Proszę? Być może, że była mowa o kwietniu, ale mi się wydawało, że do końca marca. No nieważne. Na pewno pani skarbnik dobrze się orientuje i wie, ile jeszcze mamy wolnych środków, więc mam nadzieję, że z tym nie będzie problemu. Dziękuję bardzo. Pani skarbnik, czy ja mógłbym prosić o powtórzenie po prostu informacji, które były na komisji, żeby przekazać jeszcze raz panu przewodniczącemu? Szanowni państwo, deficyt budżetu po wprowadzeniu autopoprawki nie ulega zmianie, natomiast to, co omawiałam, zmiany, które omawiałam na poszczególnych komisjach, przekazywałam poziom dochodów i wydatków budżetu i informowałam o deficycie w wysokości 42 550 705 zł. 3 grosze. On się zwiększył o 2 369 605 zł 70 groszy. Wpływ na zwiększenie deficytu pomiędzy poprzednią sesją a dzisiejszą miało wprowadzenie miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, program realizowany przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii.
Program realizowany przez Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych na kwotę 1 368 084 zł 53 grosze. 470 tysięcy dotyczy zadania pod nazwą budowa windy i montaż monitoringu dla budynku miejskiego ośrodka pomocy społecznej przy ulicy Granicznej. 225 tysięcy to są te zmiany, które omawiałam, a wynikają z zakupu samochodu elektrycznego przystosowanego do potrzeb osób nietrzeźwych. 220 tysięcy i 311 521 złotych 7 groszy. To są projekty unijne, które szczegółowo omawiałam, a dotyczyły programów realizowanych przez poszczególne szkoły, środki niewykorzystane w poprzednim roku i na kwotę 311 521 zł 7 groszy znalazły się w ramach zmian do budżetu. Pani skarbnik, tu pytanie było o to na zasadzie, jak zostanie sfinansowany deficyt. To było pierwsze pytanie i drugie pytanie było, czy już mamy wiedzę na temat tego, ile wolnych środków będzie w budżecie miasta Kalisza w tym roku. Deficyt budżetu w wysokości 42 550 705 zł 3 grosze zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych wolnymi środkami. Już mamy tutaj kwotę zabezpieczoną 20 milionów złotych dotyczy tej kwoty. Jeżeli chodzi o kwoty wolnych środków, rozumiem, tak? Tak. Dziękuję. Jeżeli chodzi o wolne środki na sesji kwietniowej, ponieważ okres rozliczenia kończy się z końcem marca, podam już dokładną kwotę Państwu wynikającą z tych rozliczeń. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję. Szanowni Państwo, w takim razie przechodzimy do głosowania projektu uchwały wraz z autopoprawką, tak? Głosujemy projekt uchwały wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest? Tak, jest projekt uchwały, bo już mieliśmy kwestię związaną z autopoprawką i teraz jest już po wprowadzeniu autopoprawki razem w całości jest, tak? Czyli razem z autopoprawką cała uchwała budżetowa. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. 11 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 9 głosów wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 14. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2022-2043, strony 787-822 materiałów sesyjnych. Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku nr 1 oraz zmian w załączniku nr 2 pod nazwą Wykaz Przedsięwzięć do WPF, które wprowadzono na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo w dniu wczorajszym. Proszę panią Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu w sprawie autopoprawki. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza z dnia 31 marca. W części pierwszej mamy kwestię urealnienia wartości budżetowych zgodnie z autopoprawką, którą przedstawiłam Państwu, a dotyczyła zmian w budżecie miasta Kalisza. Dodatkowo mamy tutaj taką informację dotyczącą urealnienia wartości budżetowych w latach 2026-2043. Wynikających z planowanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej, od której dostaliśmy taką informację, dotychczas planowane kwoty zarówno dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące były w okresie do 2025. Natomiast według
według interpretacji Regionalnej Izby Obrachunkowej. My urealniliśmy te wartości budżetowe na lata 2026 do 2043, tak jak obowiązuje nas wieloletnia prognoza finansowa dla miasta Kalisza. Przyjęliśmy zbliżony poziom kształtowania się tych wartości w 2025 roku. Natomiast w załączniku numer 2 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza wprowadzamy tutaj jedną zmianę i stąd wywołana autopoprawka do WPF-u. Chodzi o przedsięwzięcie, które też już zostało omówione przy omawianiu autopoprawki do projektu zmian w budżecie. To przedsięwzięcie dotyczy modernizacji kuchni w publicznym przedszkolu numer 18, gdzie na tym zadaniu zmniejszamy łączne nakłady finansowe z kwoty 433 530 zł, środki zaplanowane na realizację tego zadania, do kwoty 33 530 zł, limit 2022 do kwoty 0 oraz limit zobowiązań zero. Tak jak omawiałam, zmiany dokonuje się w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na tym zadaniu z uwagi na fakt, że ceny tych złożonych ofert przewyższały kwotę, jaką miasto Kalisz zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. I widzę już, że ktoś z Państwa chciałby zabrać głos. Proszę. Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący. Wysoka Rado, w projekcie tej zmiany do wieloletniej prognozy finansowej jest bardzo ważny element jakby tej zmiany, czyli dołożenie środków, tak byśmy mogli rozstrzygnąć przetarg na rewitalizację głównego rynku i ulicy Kanonickiej. Jak Państwo wiecie, potrzebujemy tego przesunięcia, tak by inwestycja mogła z kopyta, jak to się kolokwialnie mówi, mogła ruszyć do przodu. My, jak Państwo wiecie, jesteśmy po drugim przetargu. Pierwszy przetarg został unieważniony. Chcieliśmy sobie, że tak powiem, poziom tych cen rzeczywiście tym drugim postępowaniem potwierdzić i można powiedzieć, że te kwoty się potwierdziły. Także możecie Państwo ze spokojną ręką dzisiaj również za tą zmianą zagłosować. Mamy wykonawcę, z którym już praktycznie rozmawiamy. Jeżeli dzisiaj będzie akceptacja, to myślę, że z początkiem przyszłego tygodnia podpiszemy umowę. Mamy już harmonogram. Ten harmonogram wstępnie konsultujemy tutaj z restauratorami, którzy oraz interesariuszami, którzy tutaj na głównym rynku działają, bardzo na tę rewitalizację czekają. Wykonawca jest, można powiedzieć, sprawdzony, ponieważ realizuje on już tutaj w Kaliszu i jest na końcówce dużej inwestycji tutaj inżynieryjnej takiej. To jest ten wykonawca, który w tej chwili kończy rów RC. Jeden, duża firma dająca gwarancję odpowiedniego wykonania robót oraz terminowości. Także myślę, że możemy być tutaj spokojni. Jest rzeczywiście wzrost z tymi cen, który wynika z tego, że podrożały materiały, ale również usługi. To wszystko wiemy. Ja tylko powiem, że w Kaliszu nie jest tak źle, ponieważ w Poznaniu przetarg, który był rozstrzygany również na stary rynek w Poznaniu, tam już te prace trwają. Tam radni z budżetu miasta musieli dołożyć ponad 40% do wcześniej zakładanej inwestycji. Tutaj ta kwota jest niższa, ale jak to tutaj też już
kolokwialnie było powiedziane, tanio już było. Cieszmy się, że jest wykonawca, ponieważ też takiej pewności nie ma. Wiele przetargów na drogi w tej chwili jest nierozstrzyganych ze względu na to, że albo nie ma chętnych, albo ceny dosłownie o 100% przekraczają te, które wynikają z przyjętych kosztorysów. Także ta informacja, myślę, bardzo istotna dla radnych, którzy może mogło to umknąć na komisjach, ale również dla mieszkańców, że praktycznie od kwietnia, maja ruszamy tutaj z przebudową głównego rynku. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Najpierw głosujemy autopoprawkę. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku odpowiedniego. Szesnaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, cztery głosy wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy autopoprawkę. A teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 16 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, cztery głosy wstrzymujące. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Szanowni Państwo, mam takie pytanie, czy dobrniemy do końca uchwał i dopiero zrobimy przerwę, czy teraz mam ogłosić przerwę? Jeszcze, bo to jest chyba 5. Panie radny, może jeszcze chwileczkę dosłownie, bo myślę, że reszta uchwał też nie budzi jakichś tam większych kontrowersji, więc spróbujmy jeszcze przynajmniej te uchwały uchwalić. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 15. Zlecenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza z badania skargi Koła Związku Zawodowego Oświata w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Kaliszu na dyrektora pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Asnyka w Kaliszu, strony 823-824 materiałów sesyjnych. Rada Miasta Kalisza zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji szczegółowego zbadania skargi Koła Związku Zawodowego Oświata w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Kaliszu na dyrektora pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Asnyka w Kaliszu. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dziewiętnaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 16. Zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza z badania skargi pani na dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, strony 825-826. Rada Miasta Kalisza jest organem właściwym do zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji szczegółowego zbadania skargi pani na dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. 19 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 17. Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza z badania skargi pana na dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, strony 827-828. Rada Miasta Kalisza jest organem właściwym do zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji szczegółowego zbadania skargi pana na dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 19 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 18. Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza z badania skargi pani na prezydenta miasta Kalisza, strony 829-830.
Rada Miasta Kalisza jest organem właściwym do zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji szczegółowego zbadania skargi pani na prezydenta miasta Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Ja zanim przeprowadzę głosowanie, mam pytanie do pani przewodniczącej. Ile w chwili obecnej jest radnych w Komisji Skarg? 4 radnych, a tyle skarg. Szanowni państwo, jeszcze raz taki apel, który powtórzę, bo wielokrotnie powtarzałem. No jest to praca absorbująca w tej komisji, więc jeżeli ktoś z państwa radnych jeszcze miałby możliwość, bardzo zachęcam do pracy w tej komisji, bo rzeczywiście są takie okresy, gdzie tych skarg jest bardzo dużo, w związku z tym może dobrze byłoby wspomóc pracę komisji. A wracając do tematu, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. 19. Zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza, zbadania skargi Stowarzyszenia Multi Art na prezydenta miasta Kalisza, strony 831-832. Rada Miasta Kalisza jest także organem właściwym do zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji szczegółowego zbadania skargi Stowarzyszenia Multi Art na prezydenta miasta Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 18 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 2 głosy wstrzymujące. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. I przechodzimy do punktu 20. Uchwała, ta, która została dzisiaj dołożona, w sensie do porządku obrad. Wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu na detalicznych targowiskach miejskich. Obowiązujący dotychczasowo regulamin detalicznych targowisk miejskich uchwalony został w 2002 roku. W związku ze zmianą przepisów prawa zachodzi konieczność jego aktualizacji. Ponadto zgodnie z ustawą o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników obowiązującej od dnia 1 stycznia 2022 roku Rada Gminy w drodze uchwały wyznacza na terenie gminy miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadza regulamin określający zasady prowadzenia tego handlu. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta, Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. O głos poprosił pan radny Grzegorz Chwiałkowski. Proszę. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Uważam, że tu jest wielki błąd, kiedy proponuje się, aby gospodarze na rynku sprzedawali w piątek i sobotę. Tradycja od kilkuset lat chyba w Kaliszu jest taka, że targowisko dla rolników zawsze odbywało się we wtorek i w piątek. A jeśli i to jest wtedy w tym układzie gospodynie zrobiły zakupy na 3 dni. A w tym momencie jak w piątek i w sobotę, no to ci rolnicy praktycznie można powiedzieć połowę tego będą mogli sprzedawać, co by sprzedawali we wtorki i w piątki. Uważam, że to jest bardzo duży błąd i szkoda dla rolników. No a teraz tradycyjnie jako najstarszy tutaj członek troszkę historii. No więc na ten rynek w czasie okupacji i po wojnie z mamą chodziłem przez ulicę Kanonicką. Most drewniany był, piękny budynek Straży Pożarnej był i zawsze oglądałem te strażackie wozy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, ale z tego, co zrozumiałem, to nie będzie jakiegoś zakazu, jeżeli chodzi o wtorkowe targowiska. Także tutaj chyba nie ma takiej, ten targ we wtorek nadal pozostanie. Dziękuję bardzo panu radnemu. Pan przewodniczący Skandarwich, proszę. Panie przewodniczący, szanowny państwo, ja mam pytanie techniczne. Jak to będzie wyglądało? Czy zarządca będzie wydzielał specjalne miejsce dla rolników, żeby tam mogli handlować? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. My zwalniamy rolników zgodnie z ustawą z opłaty targowej. Ale jasno trzeba powiedzieć, że będą inne opłaty narzucone przez administratora, żeby rolnicy o tym wiedzieli, że mogą być inne opłaty niż opłaty targowe. Bo żeby to nie wybrzmiało tak, że zgodnie z tą uchwałą rolnicy, którzy będą handlowali na targowisku, są zwolnieni ze wszystkich opłat związanych z targowiskiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy mógłbym prosić o ustosunkowanie się do wypowiedzi pana przewodniczącego? Proszę bardzo, pan naczelnik. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, oczywiście, że zgodnie z ustawą o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników, pragnę zwrócić uwagę, że ten zapis odnośnie zwolnień wynika wprost z tej ustawy i dotyczy tak naprawdę zwolnienia tylko z opłaty targowej. Nie mówimy tutaj o innych opłatach, które nie są akurat tematem tej uchwały. Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że też ustawodawca wskazał te dni, tutaj odpowiadając przed chwilą na pytanie pana radnego Fiołkowskiego, że wskazał dni jako piątek i sobotę wolną, zwolnioną z opłaty. Natomiast targowisko będzie nadal funkcjonowało w każdy dni jak do tej pory. Jeżeli chodzi o te miejsca, jeszcze wyznaczenie miejsc, tutaj zostawiamy wolną rękę administratorowi targowiska. Nie wskazujemy bezpośrednio jednego, dwóch, pięciu czy iluś miejsc. Różne miasta regulują to w różny sposób. Stwierdziliśmy, że tak jak zgodnie z ustawą mamy wskazać miejsce do handlu i zwolnienia dla rolników, wskazujemy targowisko na 3 maja jako to, które będzie zwalniać z tej opłaty. Natomiast nie wskazujemy bezpośrednio miejsc targowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni państwo, w tym momencie ogłaszam przerwę i powiedzmy tak, że chciałbym, żebyśmy o godzinie 12, jest godzina 11.40, żebyśmy o 12 zaczęli już pracę, także prosiłbym, żebyśmy troszeczkę wcześniej, 20 minut przerwy. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo radni, proszę o zajmowanie miejsc. Szanowni Państwo radni, proszę o zajmowanie miejsc, żebyśmy mogli wznowić obrady. Szanowni Państwo, zanim rozpoczniemy obrady, prosiłbym Państwa o potwierdzenie obecności na obradach poprzez naciśnięcie przycisku kworum. Dziękuję bardzo. Czyli mamy 17 obecnych radnych, możemy obradować dalej. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 6 rzymskiego. Informacje i sprawozdania za 2021 rok.
Kompleksową informację i sprawozdanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Straży Miejskiej Kalisza oraz sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2021 rok przyjęła Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Sprawozdanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii przyjęła Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, która wraz z Komisją Budżetu i Finansów przyjęły do wiadomości sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu za 2021 rok. Czy mają Państwo uwagi do wyżej wymienionych informacji i sprawozdań? Jeżeli nie, stwierdzam ich przyjęcie. Punkt 7. Przyjęcie informacji prezydenta miasta Kalisza o zgłoszonych żądaniach, których mowa w artykule 36 ustęp 1 do 3 i ustęp 5 i wydanych decyzjach, o których mowa w artykule 37 ustęp 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 741 ze zmianami, strona 833. Przedmiotową informację przekazano Państwu w papierowej wersji materiałów sesyjnych oraz w systemie e-sesja. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie informacji. Przyjęcie informacji o ulgach w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym udzielonych w 2021 roku przez prezydenta miasta Kalisza i kierowników jednostek organizacyjnych, strony 834-837 materiałów sesyjnych. Z informacją zapoznały się komisje: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie informacji. Sprawozdania z realizacji uchwały nr 18/264/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia programu ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Kalisza na lata 2019-2023, strony 838-845 materiałów sesyjnych. Ze sprawozdaniem zapoznały się komisje merytoryczne, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie sprawozdania. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 8, odpowiedzi na interpelacje. Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miasta Kalisza wynika, że radni, którzy złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, otrzymują na bieżąco odpowiedzi na piśmie w terminie zgodnym ze statutem Kalisza. Głos w sprawie odpowiedzi na interpelację chciał zabrać pan radny Marcin Małecki. Proszę. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, panowie prezydenci, szanowni goście. Ja chciałem w odpowiedzi na moje interpelacje jeszcze raz poprosić o termin generalnej naprawy i remontu ulicy Sulisławickiej, która w związku z przedłużającym się remontem Częstochowskiej dalej jest taką troszeczkę obwodnicą, traktem komunikacyjnym z południa Kalisza. W tym kwartale były już robione takie pobieżne dwa remonty bodajże. I po ostatnim tak naprawdę już też z powrotem można jeździć ewentualnie samochodem terenowym. Także proszę o informację taką już z datą, kiedy ta ulica, która jest ważnym ciągiem komunikacyjnym dla naszego miasta, będzie już gruntownie przebudowywana, nie naprawiana. Drugi temat dotyczy również tej okolicy. Tutaj do pana naczelnika Bąkowskiego chciałem się dopytać. Tam był postawiony i jest ten korzon, on jest faktycznie u zbiegu Sulisławickiej i Słowiańskiej opróżniany. Aczkolwiek pojawiło tam się z powrotem, miałem informację po mojej interpelacji, że będzie tam jakiś czasowy chociaż monitoring kamery telewizyjnej. Już nie mówię o częstych wizytach straży, ale bardziej taki monitoring. W tej chwili tam są już wielkogabarytowe znowu odpady.
te drobne odpady, no, czy mieszkańcy, czy ja, to co jakiś czas tam sprzątamy, myślę, że w weekend znowu je posprzątam, ale pojawiły się bardzo duże odpady budowlane w tym samym miejscu, także no, chyba tego monitoringu nie ma lub nikt tego nie sprawdzał. Także moja prośba w tym temacie, żeby zająć się ponownie, żeby nie powstawały kolejne takie nielegalne wysypiska. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, punktu interpelacji. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? I pozwolę sobie udzielić głosu najpierw sobie, tak, sobie, przepraszam. Dobrze. Szanowni Państwo, cztery interpelacje do Pana Prezydenta. Interpelacja pierwsza. Publiczne przedszkole numer 19 na osiedlu Widok jest ważną placówką zapewniającą opiekę nad naszymi najmłodszymi mieszkańcami. Niestety od lat zarówno dyrekcja, jak i Rada Rodziców bezskutecznie apelują do władz miasta o otoczenie płotem terenu przyległego do przedszkola. Wszelkie inwestycje w plac zabaw są utrudnione ze względu na pojawiające się akty wandalizmu. W związku z tym zadaję pytanie. Kiedy miasto Kalisz przeznaczy środki na zabezpieczenie placu zabaw przy przedszkolu numer 19? To jest pierwsza interpelacja. Druga to jest interpelacja dotycząca osiedla Dobrzec. Panie Prezydencie, osiedle Dobrzec rozwija się intensywnie. Cieszą jego mieszkańców nowe inwestycje czy roboty, zmiany związane z drogami oraz postulowana przez wiele osób, w tym również przeze mnie, budowa basenu krytego. Jednocześnie jednak mieszkańcy cały czas zwracają uwagę na potrzebę tworzenia terenów zielonych, w tym takich, które są zadrzewione. W związku z tym chciałbym ponownie powrócić do propozycji utworzenia małego parku na osiedlu Dobrzec na terenie pomiędzy kaplicą świętego Jana Pawła II oraz kompleksem boisk i zespołem szkół numer 9. Rosną tam już dorodne drzewa. Pozostałaby więc jedynie kwestia wyznaczenia alejek i wstawienia elementów małej architektury. W związku z tym zadaję pytania. Jakie jest przeznaczenie w planach miejskich wskazanego przeze mnie terenu i czy byłaby możliwość utworzenia na tym obszarze małego parku miejskiego? Interpelacja trzecia. Kaliszanie mieszkający na osiedlu Korczak częstokroć korzystają z przejść przez park nad Krępicą w celach komunikacyjnych. Naturalnym jest dla nich przemieszczanie się w kierunku ulic Stanczukowskiego, Podmiejskiej i Kulisiewicza przez tereny zielone. Problemem są jednak zejścia ze skarpy nad parkiem. W związku z tym zwracam się z pytaniem, czy miasto Kalisz może poprawić stan ciągów komunikacyjnych w parku nad Krępicą i otaczających terenach w celu zapewnienia bezpiecznego przemieszczania się mieszkańców. Wiem, że pani radna chyba Magdalena Walczak też o to wnioskowała i byłbym wdzięczny, żeby po prostu też się do tego jakby odnieść pozytywnie. I szanowni państwo, ostatnia, niestety w tym wypadku najdłuższa interpelacja. W związku z agresją na Ukrainę powrócił do przestrzeni publicznej temat wojskowego cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej na ulicy Częstochowskiej oraz postumentów, które tam się znajdują. Przypominam, że cmentarz ten założony w części Parku Miejskiego jest nie tylko miejscem pochówku czerwonoarmistów, ale również niemym symbolem dominacji ZSRS nad Polską w okresie powojennym. Zapewne jako taki symbol wielokrotnie padał ofiarą wandalizmu. Niszczone były płyty nagrobne i elementy postumentów, a wielu Kaliszan nie traktuje tego miejsca jako cmentarz, tylko jako część parku, wyprowadzając tam m.in. swoje zwierzęta, swoje czworonogi. Kilka lat temu wnioskowałem o rozważenie możliwości przeniesienia pochowanych tam żołnierzy z należytymi honorami na cmentarz wojskowy na Majkowie, gdzie znajdują się groby żołnierzy różnych narodowości z okresu I wojny światowej. Pomysł ten nie znalazł wówczas uznania również wśród części środowisk, które obecnie dostrzegły wreszcie rolę, jaką miał ów cmentarz odgrywać w świadomości Kaliszan. Wiem jednak, że w obecnej sytuacji geopolitycznej jest mało prawdopodobne, aby udało się bez konfliktu natury dyplomatycznej przenieść cmentarz. Jednak postulowane rozebranie monumentalnych symboli na cmentarzu wydaje się być w pełni do zrealizowania. Przedmiotem mojego zapytania jest jednak bardziej możliwość wykorzystania elementów rozebranego ewentualnie monumentu do upamiętnienia Polaków, którzy zginęli w Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich w ramach prześladowań okresu stalinowskiego. Kalisz w wyniku rozbiorów, a precyzując w wyniku Kongresu Wiedeńskiego, znalazł się na terenach podporządkowanych Imperium Rosyjskiemu. Masa naszych rodaków po odzyskaniu niepodległości pozostała na terenie utworzonego na jego ziemiach Związku Sowieckiego. Pomimo umów dwustronnych, które miały zapewnić mniejszości polskiej swobodne funkcjonowanie, szacuje się, że w okresie tzw. operacji polskiej
w latach 1937-1938 zamordowanych zostało ponad 100 tysięcy Polaków mieszkających na terenie Związku Sowieckiego. Ponad 100 tysięcy zostało również deportowanych. Nasi przodkowie po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku często używali elementów z rozebranych symboli obcych mocarstw do wzmacniania pamięci o Polsce i Polakach. Może warto byłoby pójść tą drogą? W związku z tym moje pytanie brzmi, czy elementy z ewentualnie rozebranych monumentów upamiętniających Armię Czerwoną mogłyby posłużyć do stworzenia w Kaliszu miejsca pamięci Polaków zabitych w Związku Sowieckim w latach 1937-38. Dziękuję bardzo. Pani radna Barbara Oliwiecka, proszę. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, zgłaszam dzisiaj dwie interpelacje. W zasadzie jeden to jest wniosek, ale pierwsza interpelacja dotyczy ulicy Polnej w związku z przedłużającym się remontem ulicy Częstochowskiej. Ulica Polna jest nadmiernie eksploatowana. W związku z tym pojawiają się zgłoszenia, że ta infrastruktura drogowa jest już też niszczona, szczególnie jeżeli chodzi o studzienki kanalizacyjne. Proszę bardzo, zgłaszam tutaj taki postulat, żeby je po prostu sprawdzić i albo na bieżąco naprawiać, żeby nie doprowadzić do większej dewastacji. No i zwrócić uwagę też, na co zwracają kierowcy, na to, jak są montowane studzienki już od razu na ulicy Częstochowskiej czy w innych miejscach remontowanych dróg. I drugi wniosek to jest wniosek, który składałam już na komisji ustnie, natomiast dzisiaj zgłaszam pisemnie. Chodzi o zakładkę na stronie miasta Wsparcie dla Ukrainy. Bardzo fajnie, że jest miejsce, gdzie gromadzimy wszystkie informacje, które dotyczą uchodźców z Ukrainy. Natomiast proszę o to, żeby przetłumaczyć przynajmniej te komunikaty, które dotyczą właśnie bezpośrednio uchodźców, na język ukraiński. Myślę, że to nie musi być tłumacz przysięgły, a są osoby, które chętnie się tego podejmą w miarę możliwości, może za jakąś symboliczną zapłatę, bo wiadomo, że te osoby potrzebują gotówki, albo po prostu jako wolontariusze. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. O głos poprosił pan radny Leszek Ziąbka. Proszę. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szacowna Rado i zaproszeni goście. Proszę Państwa, Kalisz jako miasto najstarsze w Polsce, miasto królewskie, oczywiście to trzeba zawsze podkreślać, ma też taki skarb w centrum miasta, czyli po prostu park miejski. Jest to najstarszy park w Polsce, założony w wieku XVIII, ale niestety mamy dość mało skwerów oraz takich zwanych placów zielonych. Dlatego moje zapytanie jest, czy jest możliwość stworzenia takiego skweru w miejscu, gdzie obecnie trwają prace przy ulicy Nowy Świat. Jest to przedłużenie ulicy Czaszkowskiej, ulica Przechodnia. Tam jest ładny taki mały plac zieleni. No niestety strasznie zapuszczony i można by małymi nakładami zrobić tam oczywiście ładny skwer, który byłby wytchnieniem dla mieszkańców, wzmocniłby te płuca nasze Kalisza, zielone oczywiście płuca, nie mówię o innych, ale i to jakby się to jeszcze skorelowało z remontem ulicy Nowy Świat, byłoby to coś wspaniałego, żeby dwa razy nie prowadzić tam żadnych prac ziemnych. Dlatego takie moje zapytanie, czy miasto rzeczywiście ma takie plany odnośnie tego małego placu. Jak nie, to bym właśnie wnioskował o stworzenie. Teraz w całej Polsce jest akcja stworzenia tak zwanych mini skwerów, mini parków, czego przykładem jest miasto Rzeszów, gdzie w każdym wolnym miejscu tworzy się takie mini parki, które są no, dają wytchnienie dla mieszkańców, a zarazem po prostu wzbogacają te nasze płuca miejskie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Grodziński. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, chciałem wyrazić tutaj zadowolenie swoje i mieszkańców osiedla Dobra, sołectwa Dobrzyc, że tam po blisko 5 miesiącach został udrożniony ruch wzdłuż ulicy Dobrzeckiej na skrzyżowaniu z ulicą Wiejską.
ta nawierzchnia jest już w pełni położona, jest nowa, dobrze wygląda. Natomiast od paru dni jacyś pracownicy wykonują jakieś jeszcze czynności wzdłuż krawężników na tym odcinku. Jest to moje pytanie, czy ten odcinek drogi, ta inwestycja jest już całkowicie zakończona, odebrana i roboty odebrane oraz ta nawierzchnia zgodnie z umową, jaki ma okres gwarancji, żebyśmy też wiedzieli, w jaki sposób tutaj się kontaktować, gdyby coś następowało niekorzystnego w tym zakresie. Druga rzecz powiązana z tą pierwszą jest to przyjrzenie się w ramach bieżącego utrzymania dróg ulicą właśnie Dobrzecką, Wiejską, Biskupicką, Świętego Michała i Korczak. Tam przez te ostatnie miesiące zimowe w związku z koniecznością objazdów następowała duża, duża presja komunikacyjna, szczególnie na ten taki łącznik ulicy Biskupickiej wzdłuż cmentarza i za cmentarzem. Dlatego prośba, żeby w ramach bieżącego utrzymania liczne naprawdę dziury, ubytki na wszystkich tych wymienionych ulicach, ale szczególnie na Biskupickiej uzupełnić. I trzecia rzecz to jak wygląda w tej chwili czasowo kwestia remontu ulicy Dobrzeckiej, remontu i przebudowy ulicy Świętego Michała i Dobrzeckiej. Czy projekt już jest skończony, czy jest odebrany i kiedy ta ulica będzie zgłaszana do naborów tak zwanych schetynówek na dofinansowania wojewody w tym zakresie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Małecki. Wysoka Rado, Panowie Prezydenci, Szanowni Goście. Ja mam trzy interpelacje. Nie będę może już ich czytał, tylko zasygnalizuję temat w tych trzech sprawach. Pierwszy temat dotyczy prośby o przywrócenie finansowanych przez miasto badań profilaktycznych dla młodych sportowców w Kaliszu. One zostały zlikwidowane, bo teoretycznie lekarze rodzinni czy pediatrzy mogą takie badania w tej chwili wystawiać, aczkolwiek z praktyki wiem, że większość związków sportowych w Polsce nie honoruje takich pieczątek. Drugi temat, teoretycznie te rzeczy na NFZ również można prowadzić i są teoretycznie robione, na przykład w Kaliszu na ulicy Winiarskiej. Jednak ilość, chyba wszyscy wiemy, sportowców, klubów sportowych, no tak naprawdę ten temat, jeżeli chodzi o NFZ, jest nieprzerabiany, terminy są 2, 3, 4 miesiące, więc w wielu przypadkach najzwyczajniej w świecie no, ci sportowcy muszą szukać tej poradny prywatnie, a chyba też nie o to chodzi, bo mamy wspierać zwłaszcza te dzieci. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o wymagania dla młodych sportowców, te badania muszą być robione nie raz w roku, tylko 2 razy w roku. Więc tak naprawdę no, jest taki problem, żeby system po prostu to uciągnął. Także moja prośba jest o przywrócenie w przyszłym roku tych badań dla sportowców, bo no, są konieczne i potrzebne. Tym bardziej, że programy profilaktyczne, które też są finansowane przez NFZ, myślę o profilaktyce nowotworu jelita grubego, no jest program miejski, NFZ również taki program ma, także to też się tutaj nie wyklucza. Podobnie jest z badaniem w kierunku nowotworów i chorób piersi. Te badania też również przez NFZ są finansowane, a pomimo tego też program miejski istnieje. Także no, tutaj wielowątkowo można temat pogłębiać i między tutaj się przerzucać pismami, ale myślę, że warto się nad tym, Panie Prezydencie, zastanowić i ten program badań profilaktycznych dla młodych sportowców finansowany przez miasto, chociaż w jakimś stopniu przywrócić, bo tych klubów dzieci jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Druga interpelacja dotyczy, to jest informacja z dzisiaj od osób, które praktycznie zajmują się pomocą i opieką dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Informacja z dzisiaj, mogę jak ktoś jest zainteresowany potem pokazać, już bez, nie chcę tutaj RODO naruszać. Podobno tylko Urząd Miasta 10 numerków do nadania PESEL-u dziennie nadaje i proszę o informację, czy jest to prawda i z jakich to jest przyczyn tak się dzieje.
Przypomnę, że to są głównie kobiety z małymi dziećmi, więc też, nie wiem, w kolejce w nocy też nie staną, bo ktoś tymi dziećmi się musi zajmować. Także taka jest informacja od osób Polaków, którzy się tymi paniami zajmują, pomagają, że to jest tylko 10 osób obsługiwanych, czyli 10 tych biletów do PESEL-u dziennie wydawane. Przy tej ilości starających się, myślę, że to troszeczkę za mało. Trzeci temat dotyczy kontroli. Zamykamy powolutku. Może teraz w tej chwili nie widać, ale myślę, że za 2 tygodnie ten sezon grzewczy będzie się wygaszał. Odnośnie kontroli przez Straż Miejską tych mieszkańców, którzy nieuprawnionymi materiałami palą w swoich piecach dalej na gminie. Przede wszystkim chodzi mi o statystyki w tych miejscach, tych domach, gdzie uciążliwość tych sąsiadów była duża i tutaj proszę o informację, co było wykonane w przypadku takich uciążliwych mieszkańców Kalisza, którzy zabronionymi substancjami palili w swoich piecach. To wszystko, tak? 3. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja przypominam, że oczywiście interpelację należy przesłać do Kancelarii Rady Miasta Kalisza drogą elektroniczną, ale jedna z tych interpelacji, z tych pytań, które pan radny zadał, to tutaj czy mogę prosić pana radnego, za chwilę oczywiście pan radny będzie zgłaszał swoje interpelacje, ale pani naczelnik, żeby odniosła się do tej kwestii z PESEL-ami, jakbym mógł prosić. Dobrze? Szanowni państwo, panie radny, chciałam skorygować tą informację. Ktoś wprowadził pana w błąd, ponieważ w Biurze Obsługi Interesenta funkcjonują 3 stanowiska pracy. Dziennie pracownicy, jedno stanowisko, tak mamy statystycznie podliczone, że może przyjąć 19 osób, więc razy 3 to jest w granicach 57 osób. Więc wczoraj zaczęliśmy przyjmować obywateli Ukrainy, którzy są w bulioniku i w służbach więziennictwa. Chcieliśmy ich obsłużyć stacjami mobilnymi, ale niestety nam się udało tylko w jeden dzień, 25 marca, ponieważ ministerstwo niestety wyeliminowało nam możliwość połączenia z rejestrem PESEL. To skutkuje tym, że obywatelowi Ukrainy moglibyśmy nadać bez połączenia z rejestrem PESEL 2 albo 3 albo wielokrotnie razy numer PESEL. Więc konsekwentnie to skutkuje tym, że Jan Kowalski, tak, będąc obywatelem Ukrainy, mógłby zwrócić się na przykład do Biura Świadczeń Rodzinnych czy do MOPS-u wielokrotnie z wnioskiem o świadczenia. Dlatego podjęłam decyzję, nie miałam innego wyjścia, żeby podjąć decyzję, żeby utrzymać porządek i ład, że będziemy obsługiwać stacjonarnie, tak, tych obywateli Ukrainy u nas w urzędzie. Jedno okienko przyjmuje bulionik, drugie okienko przyjmuje służby więziennictwa, trzecie okienko jest dla obywateli, dla interesantów, którzy przyjdą do nas z tak zwanej ulicy, którzy są po prostu w domach prywatnych, tak? I teraz tak, wczoraj po konsultacji z panią, z Karoliną, bodajże Kostrzewą z bulionika, okazało się, że osoby są chore, tak? Jest jakiś wirus, więc podjęłam decyzję, że dzisiaj 2 okienka obsługują służby więziennictwa, tak? I dzisiaj zostało wydane w granicach 18-19 biletów dla ludzi z tak zwanej, znaczy przebywającej w domach prywatnych. O, także tak to wygląda. Może jeszcze dodam, że na dzień wczorajszy, 30 marca, czyli od 16 marca do 30 marca, nadaliśmy już 541 numerów PESEL. Więc myślę, że biorąc pod uwagę fakt, że robimy to kadrą pracowniczą, tą, którą mam w wydziale, a mianowicie my musimy wykonać też inne swoje obowiązki, myślę, że jest to dobry rezultat. Czy, jak rozumiem pani naczelnik, około 60 obywateli Ukrainy, dziennie. Mniej niż 60 oczywiście, dziennie. Ale mniej niż 60 obywateli Ukrainy dziennie. Zdarzał nam się taki mały sukces, udało się 65, ale to... Rozumiem, czyli w okolicach ja 60 dopowiem, otrzymuje PESEL codziennie. Ja jeszcze dopowiem, że to nie jest taka prosta sprawa, bo musimy dokonać transliteracji, czyli przełożenia z języka ukraińskiego na język łaciński.
Także naprawdę pracownik musi uważać, żeby się nie pomylić, wpisując te dane do systemu, tak? Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Mroziński, przepraszam, że ale tutaj chciałem, żeby też od razu, bo też zaniepokoiła mnie ta informacja. Nie ma oczywiście problemu dla mnie, że poczekałem. Mam dwie interpelacje. Pierwsza dotyczy, przepraszam, ulicy Elektrycznej. To taka ulica, która łączy, albo inaczej, to jest takie odbicie od Częstochowskiej w stronę Whitney Pratt. I ta ulica jest, że tak powiem, utwardzona, dobrze wygląda i tak dalej. Natomiast nie wiem, jak to się stało, albo czemu tak jest, ale do tej ulicy jest równoległa ulica, gdzie jest tam pewnie 5-7 posesji i też się nazywa Elektryczna. I ta ulica, powiem tak, została chyba zapomniana przez wszystkich. Jest jedyną taką ulicą na tym osiedlu, gdzie jest totalnie ciemno i panuje przeogromne błoto, bo nie jest utwardzona. Proszę? Tak? Aha, fajnie. I teraz tak, mieszkańcy własnymi siłami próbują sobie tą drogę jakoś tam ogarnąć poprzez jakieś utwardzenia, nawożą i tak dalej. No i jakoś to, powiedzmy, że wyglądało. Natomiast ostatnio były tam prace polegające na tym, że była wykonywana instalacja światłowodowa i chyba jeszcze jakaś tam inna. No i zostało to wszystko rozkopane, zdewastowane i zostawione. Ja w którejś ze swoich interpelacji właśnie odnośnie światłowodów pytałem pana prezydenta, jak to faktycznie jest z tymi pracami. Dostałem tam informację, że po tych pracach wszystkie te miejsca, gdzie były te prace wykonywane, powinny być, jak gdyby powrócić do stanu poprzedniego. Tak się to tam nie stało. Więc w tej chwili mamy taką sytuację, że tak, mamy tam rozkopane nawierzchnie i szczególnie w okresie zimowym, tak, jest tam totalnie ciemno, czyli są potrzebne dwie rzeczy. Utwardzenie tej nawierzchni albo naprawienie w prosty sposób, no nie wiem, korzystając z jakiegoś destruktu, z remontu, które wykonujemy i oczywiście według uznania odpowiednich służb, no postawienie tam, nie wiem, dwóch, może trzech latarni, żeby po prostu było jasno, żeby dzieci, które wracają ze szkoły, no, że tak powiem, czuły się bezpiecznie. Natomiast druga interpelacja dotyczy zwierząt tym razem. Niemożliwe. Ponieważ mam takie sygnały, chociaż nie chcę tego wyolbrzymiać, a jak gdyby nie mogłem tego zweryfikować, że na przykład często tak się dzieje, że zwierzęta, które ulegają wypadkom, dziś pozostają na ulicach i jak gdyby długo nie są zabierane. Nie jest to przyjemny widok, tak, w różnych miejscach, jak takie rzeczy mają miejsce. W związku z powyższym chcę dotrzeć do faktycznych informacji, tak, kto jest odpowiedzialny za odbiór tych zwierząt, jakie mamy tam czasy reakcji, czy ewentualnie, jeśli są zbyt długie, to czy ewentualnie można to jakoś przyspieszyć, przynajmniej w pewnych, nie wiem, rejonach miasta, tak, gdzie jak gdyby, no, w pewien sposób jest to, no są to takie przykre widoki, jeśli któreś ze zwierząt uległo wypadkowi, no nie wiem, leży tam cały dzień. No, to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Szanowni państwo, interpelacja też, tak? Pan radny Dariusz Grodziński, proszę. Wysoka Rado, panie prezydencie, przepraszam, skupiłem się na układzie drogowym Dobra i Dobrzeca. Zapomniałem, że mam jeszcze interpelację odnośnie drzew. Na początku tej kadencji składałem interpelację z prośbą, że przy realizowaniu inwestycji miejskich, tam gdzie można, żeby tych rosłych, wartościowych drzew nie wycinać, tylko przesadzać w inne miejsca, wskazując przykłady innych samorządów i technologii, które na to pozwalają. Pamiętam, dostałem taką optymistyczną odpowiedź od prezydenta miasta Kalisza, że to jest świetny pomysł, bo to właściwie jest jego pomysł, bo już o tym myślał i tak zapewne będzie robił, więc przyjąłem to za dobrą monetę.
Gdzieś nawet widziałem, jak chwalił się przy okazji chyba plant, że jedno drzewo zostało właśnie w ten sposób przesadzone. A ja mam pytanie bardzo ważne dla mnie. Od tego czasu ile drzew wycięto, a ile przesadzono w ramach tej regulacji? Ja pytam też ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej wycinki dębów na osiedlu Tyniec. Wiem, że grono mieszkańców tam się zgłaszało, że ma jakiś problem z tymi drzewami, ale czytam też racje drugiej strony, które uważają, że nawet jeżeli te drzewa jakoś przeszkadzały, to były zdrowe, rosłe i dobre. I ze szczególnym uwzględnieniem, czy tutaj nie można było zastosować procedury przesadzenia i przewiezienia tych dębów w inne miejsce, czy tylko trzeba było je wycinać? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, do punktu 10. Zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w punkcie zapytania radnych? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 11. Wolne wnioski, oświadczenia, informacje. Pan przewodniczący Mirosław Gabrysiak, proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado, szanowni państwo. Króciutko chciałem w temacie programów profilaktycznych, tutaj już pan radny Małecki nawiązał do tego, chciałem poinformować, jeśli się pomylę, to może pan naczelnik mnie poprawi. Zostały rozstrzygnięte konkursy ofert na szczepienia przeciw HPV, na wczesne wykrywanie chorób piersi u kobiet i wczesną diagnostykę raka jelita grubego. Z tego, co wiem, to na pewno rozpoczęła się już ta diagnostyka raka grubego. Mam tu nawet plakat, który otrzymałem od realizatora. Jeśli szanowni państwo sobie życzą, to bardzo proszę tutaj pokażę tą informację. Bardzo profesjonalnie wykonany. Podam za chwilę. Jest to tym bardziej ważne, że w zeszłym roku ten program został wykonany zaledwie w 70%, ponieważ realizator wykonał go bardzo późno. Natomiast w tym roku już się rozpoczął. I mam tutaj pytanie do pana naczelnika. Czy pozostałe programy też już są realizowane? I żeby uzyskać taką informację. Natomiast w kwestii tego, co poruszył pan radny Małecki, badanie uczniów, klubów sportowych, to sprawa jest dość skomplikowana, dlatego że tu musi być pozytywna ocena Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. I to prawda, że ten program jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, ale obejmuje inną grupę wiekową niż pozostałe programy, które są również realizowane z funduszy NFZ. Także nie mogą się te programy dublować, nie mogą być do tej samej grupy odbiorców skierowane. I to samo dotyczy mammografii. Też obejmuje inne roczniki niż ten program ministerialny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan prezydent chciał zabrać głos. Proszę. Przypominam, mamy punkt wolny. Wnioski, oświadczenia, informacje. Proszę. Bardzo dziękuję za przypomnienie. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni radni, bardzo serdecznie zapraszam w sobotę wszystkich radnych, ale także pracowników Urzędu Miasta, naczelników. Są dwie akcje sprzątania, tak panie Grudziński, akcje sprzątania Zalewu Pokrzywnickiego. Zapraszam serdecznie, organizowane przez gminę Opatówek, ale także sprzątamy ulicę Aliny Szapocznikow, więc serdecznie zapraszam do włączenia się w akcję sprzątania na terenie miasta Kalisza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 12, punkt obywatelski. O zabranie głosu poprosił Ireneusz Janiak, przedstawiciel ruchu społecznego SRV. Zapraszam pana na mównicę. Dzień dobry, moje nazwisko Ireneusz Janiak. Reprezentuję tutaj ruch społeczny SRV, czyli Stop Rosyjskiej Przemocy. Ruch ten wystąpił o doprowadzenie do zgodności z prawem, a szczególnie z artykułem 256 kodeksu karnego, o zakazie przedstawiania wizerunków komunistycznych i symboli komunistycznych w przestrzeni publicznej. Te wizerunki występują na terenie cmentarza żołnierzy radzieckich przy ulicy Częstochowskiej.
Występują one w postaci czerwonych gwiazd z sierpami i młotami. Są na każdym grobie, który tam się znajduje, na głównym obelisku, który ma wymiar 15 metrów wysokości i na mniejszym obelisku, który ma 5 metrów wysokości. Czyli praktycznie w każdym miejscu tego cmentarza występują niezgodne z prawem wizerunki komunistyczne. SRV występuje o usunięcie tych symboli, doprowadzenie do zgodności z polskim prawem i jednocześnie taką propozycję wysuwa, żeby groby żołnierzy radzieckich zostały pochowane we wspólnej mogile na terenie cmentarza komunalnego w miejscu, gdzie znajduje się w tej chwili były bunkier z II wojny światowej. Usunięcie grobów żołnierzy radzieckich byłoby wskazane w kontekście wojny na Ukrainie, gdzie Rosjanie napadli na pokojowy naród i ich bytność na terenie miasta Kalisza w centrum jest dla Kalisza raczej bardziej niechlubną kartą niż jakimś elementem do chwały. Można by tutaj wykorzystać ten teren pod teren byłego cmentarza żołnierzy radzieckiej pod upamiętnienie akcji polskiej na terenach byłego Związku Radzieckiego z lat 37-38. Ten teren nadawałby się idealnie pod upamiętnienie męczeństwa Polaków. Sądzę, że jest to temat do rozważenia przez Wysoką Radę, ponieważ mamy obecnie w Polsce dwa sprzeczne akty prawne, czyli kodeks karny i ustawa o ochronie zabytków. I do państwa radnych teraz należy decyzja, co zrobić z tą sytuacją, który akt prawny dla was będzie ważniejszym. Podejmijcie państwo tą decyzję zgodnie ze swoim sumieniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem nadmienić, ponieważ dzisiaj zgłaszałem interpelację w tej sprawie. Nie wiem, czy w obecnej sytuacji przenoszenie cmentarza jest jakby, czy nie wywoła też reperkusji natury dyplomatycznej, natury związanej ze stosunkami, może nawet nie chodzi tyle o stosunki z Federacją Rosyjską, co bardziej myślę o polskich cmentarzach na terenie Federacji Rosyjskiej. Mam taką tu wątpliwość. Jeżeli chodzi o symbole, jak najbardziej. Natomiast sam, jak już wspominałem w interpelacji, swego czasu wnioskowałem o przeniesienie tego cmentarza na cmentarz wojskowy na Majkowie, ale inne były też powody tych wnioskowanych przeze mnie przenosin. A tutaj troszeczkę to też, żeby nie zostało odebrane na zasadzie takiej, jakbyśmy potępiając bardzo słusznie agresję rosyjską na Ukrainę, że troszeczkę w jakimś takim naszym akcie wyładowania gdzieś emocji przenosimy cmentarz z jednego miejsca na drugie. Gdyby to się działo jakby w normalnych czasach, to można byłoby chyba to bardziej jakby do tego tematu podejść bardziej kompleksowo. Ale to jest oczywiście tylko i wyłącznie moje zdanie. Tu nie wypowiadam się jak w tym momencie, broń Boże, w imieniu całej Rady Miasta. Szanowni Państwo, o zabranie głosu poprosił również pan Norbert Kustusz, prezes Stowarzyszenia Koliber Kalisz. Serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo Radni, Szanowni Panowie Prezydenci, Szanowni Goście. Jako Koliber Kalisz w ciągu ostatniego tygodnia zainaugurowaliśmy oraz prowadzimy zbiórkę podpisów pod petycją w interesie społecznym, której przedmiotem jest właśnie usunięcie komunistycznego obelisku znajdującego się w centralnej części cmentarza żołnierzy radzieckich, na którego szczycie widnieje dość znacząca czerwona gwiazda. Podczas tego tygodnia udało nam się, co myślę, że świadczy o bardzo pozytywnym wydźwięku idei dekomunizacji przestrzeni publicznej wśród mieszkańców Kalisza, zebrać ponad 100 podpisów, co bardzo zadowala nas z efektów naszej pracy. Jednak oczywiście nie przyszedłem tu mówić o naszych działaniach, a przede wszystkim wystosować apel do państwa radnych, który to apel jest integralną częścią uzasadnienia merytorycznego naszej petycji, a także pozwolę sobie go w tym momencie przeczytać. Dziś, pierwszy raz od wielu lat, historia doświadcza po raz kolejny ludzkość wschodnim imperializmem.
tak jak dziś podnosi on głowę w formie autorytarnej dyktatury, tak niegdyś robił to za pomocą zbrodniczej ideologii, jaką niewątpliwie jest komunizm. Naród polski, doświadczony jak mało którymi mordami, rabowaniem majątków czy złamanymi życiorysami przez wpływ aparatu komunistycznego, winien rozumieć potrzebę usuwania z przestrzeni publicznej symboli wprost nazistowskich czy właśnie komunistycznych. Niedopuszczalnym jest sytuacja, aby takie symbole jak Czerwona Gwiazda oraz Sierp i Młot, które przyspiecały przez lata dyktatorom i zbrodniarzom na całym świecie, dziś górowały nad miastem Kaliszem i przypominały w sposób niestosowny wobec prawdy historycznej o czasach słusznie minionych. W związku z powyższym jasny jest ogólny sens przedmiotu naszej petycji i apelu. Jednocześnie jako środowisko konserwatywne zwracamy uwagę, aby zarówno mogiły oraz ogólna forma cmentarza w miarę możliwości nie były naruszane niezależnie od usunięcia obelisku. Wynika to w naszej opinii z tradycyjnego w naszej kulturze poszanowania miejsc pochówku i spoczynku należytego zmarłym niezależnie od ich życiorysu. Na koniec pozwolę sobie przekazać wszystkim radnym kopię uzasadnienia merytorycznego oraz listy podpisów, gdyby być może ktoś z Państwa radnych chciał podpisać się i ugratyfikować naszą akcję swoim podpisem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy już porządek dzisiejszych obrad. Ja chciałbym tylko na koniec jeszcze... O, przepraszam, bo pan Tomasz Rogoziński się zgłasza. Rozumiem, że chciałby zabrać głos. Proszę. Szanowni Państwo, ja chciałem przypomnieć, na stronie miasta w zakładce Programy Miejskie znajduje się zakładka Programy Zdrowotne. Są realizowane 3 programy, o których pan doktor, pan wiceprzewodniczący wspomniał. Podane są numery kontaktowe telefonów, na które należy się rejestrować. Również Wydział Edukacji przekazał rodzicom z rocznika 2010 informacje w formie elektronicznej dla dziewcząt w zakresie szczepienia HPV. Jeśli chodzi o pozostałe wnoszone przez pana radnego wnioski w zakresie medycyny sportowej, oczywiście ustosunkujemy się pisemnie do wniosku. Natomiast tak jak wspomniał pan wiceprzewodniczący, te programy, które realizuje miasto, realizuje je na podstawie pozytywnej opinii Agencji Technologii Medycznej i Taryfikacji. W oparciu o te dokumenty możemy realizować w przedziałach nieobjętych przedziałami finansowanymi, refinansowanymi z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak już powiedziałem, porządek obrad się wyczerpał, ale zanim zakończymy obrady, ja chciałbym szanownym Państwu w imieniu swoim i prezydenta Krystiana Kinastowskiego złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne, ponieważ spotkamy się już po świętach. W związku z tym życzę Państwu spokojnej, zdrowej, bezpiecznych świąt Wielkiej Nocy. I jednocześnie życzyłbym, żeby te święta wielkanocne były też spokojne i bezpieczne u naszych wschodnich sąsiadów. Także bądźmy również myślami z mieszkańcami Ukrainy, tymi, którzy pozostali tam nadal, ale również tymi, którzy są w chwili obecnej gośćmi w naszym kraju, żeby czuli się właśnie jak goście, jak najlepiej. Bo ta nasza serdeczność jest przecież słynna, w związku z tym no życzmy sobie, żeby te święta były jak najlepsze. I żebyśmy, kiedy spotkamy się na następnej sesji, może żyli już w troszeczkę innych, bardziej pokojowych czasach. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 51. sesji. Następna, 52. odbędzie się 28 kwietnia o godzinie 9. Dziękuję bardzo. Mogę panu zostawić tą listę? Oczywiście. Jakiś PESEL trzeba czy coś? Czy nie, tylko...